Szanowni Państwo, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Wysoka Rado, otwieram 18. sesję Rady Gminy Mielec. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Złotnikach. Proszę o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały wójta gminy Mielec, pana Kazimierza Gacka. Witam Państwa. Witam panów radnych, witam wybranych gości, społeczeństwa wsi, dziennikarzy, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli parlamentarzystów, witam radnych powiatowych, witam panie, panów sołtysów. Serdecznie Państwa witam jeszcze raz. Powiem tak, stajemy dzisiaj przed bardzo trudną uchwałą. Uchwałą, która będzie determinowała kształt oświaty, a też i kształt budżetu gminnego na wiele, wiele lat. Powiem Państwu, że przeanalizowaliśmy te lata w przód i nie znaleźliśmy tutaj ze współpracownikami powodów, aby zmieniać treść tej uchwały lub by jej nie wprowadzać. Ta uchwała znajduje wszelkie logiczne i racjonalne wytłumaczenie. Dziękuję Państwu za to, że Państwo zechcieli tu przyjść do nas. Dziękuję za zainteresowanie, za energię, którą Państwo wkładacie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, za obronę szkół, za pracę na rzecz tych szkół. Bo też mam głęboką nadzieję, że ta energia nie zostanie zmarnowana. Że ta energia pozwoli, jeżeli nawet, to wykreować jakąś nową rzeczywistość zgodną z Państwa oczekiwaniami. Przy współpracy, przy Państwa współpracy i współpracy gminy. Bo taka możliwość też istnieje. Liczę na to zatem, że Państwo w przyszłości nie ustaniecie w działaniach na rzecz swoich społeczności, na rzecz społeczności zarówno lokalnych, jak i społeczności szkolnych. Sądzę, że Państwa obecność tutaj wskazuje, że do takiej determinacji jesteście Państwo gotowi również, aby przekuć zaangażowanie w pozytywne działania w przyszłości na rzecz oświaty zarówno swoich dzieci, edukacji swoich dzieci, jak i proszę Państwa utrzymania pewnego zakresu oświatowego, który gmina ma. Czy to będzie społeczny ten zakres? Dobrze byłoby. Bo wtedy myślę, że zarówno nasze oczekiwania jako samorządu, jak i Państwa oczekiwania byście miały okazję zejść razem. Szanowni Państwo, myślę, że początek mojej wypowiedzi w zasadzie powinien dotyczyć wydatków i stanu gminy. Tego, co mamy, nad czym dysponujemy w danej chwili, jak się kształtuje, proszę Państwa, budżet gminy. Powiem kilka faktów, proszę Państwa. To jest bardzo ważne, bo o pieniądzach się nie mówi, ale niestety one kierują i przede wszystkim determinują każde nasze poczynanie publiczne. Proszę Państwa, w budżecie na 2012 rok, zaplanowaliśmy dochody w wysokości 33 milionów złotych. Wydatki w wysokości 35 milionów złotych. Jest zatem luka, którą musimy pokryć z kredytu. Proszę Państwa, przychody w ogóle w tym budżecie z zaplanowanych pożyczek i kredytów wynoszą 5 249 tysięcy złotych. Tyle długu gmina Mielec planuje zaciągnąć w 2012 roku. Z tego długu będziemy płacić różnicę między dochodami i wydatkami oraz te wszystkie sprawy inwestycyjne, które w ciągu roku będą realizowane.
Proszę Państwa, z tych wszystkich pozostałych i również będziemy z tego spłacać kredyty. Dotychczas zabrane i te, które teraz są. Proszę Państwa, wysokość spłat kredytów i pożyczek w 2012 roku to jest 3 300 000 zł. Tyle gmina przeznaczy na spłatę zadłużenia. Byłego, starego zadłużenia, jak i tego bieżącego. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku, proszę Państwa, wyniosło 8 198 000. Ono się zwiększy do 31 grudnia o 2 miliony, do 10 120 000. Związane jest to z tym, że inwestycje wykonujemy wyłącznie praktycznie na kredyt. Kredytujemy, proszę Państwa, to, co jeszcze nie zostało zrobione. Przyznam, że mamy 50% gminy skanalizowanej. Ci, którzy mają kanalizację, mogą powiedzieć, że nas już nic więcej nie interesuje. Ale ci, którzy ich nie mają, ci, którzy nie mają kanalizacji, czekają na nią z utęsknieniem. Proszę Państwa, wśród wydatków gminy w wysokości 35 milionów, 16 340 000 wydajemy na oświatę. Z tego z subwencji oświatowej finansujemy 10 666 000, a ze środków budżetu gminy 5 674 000. Jeżeli te wszystkie cyfry porównamy, to wychodzi nam, że oszczędności musimy szukać. Musimy szukać, racjonalizować działalność finansową samorządu. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie, to przekazałem radnym na komisjach, porównać wydatki oświatowe naszej gminy do wydatków oświatowych w innych gminach do ich budżetu. Średnio one wynoszą od 30 do 40% budżetu gminy. U nas jest troszkę więcej. A zatem wydajemy na oświatę dużo. Więcej niż inni. Dopłacamy do tej oświaty więcej. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Mianowicie od 2 lat obowiązuje w prawie budżetowym reguła dochodowa, że wydatki bieżące muszą znaleźć pokrycie w dochodach bieżących. Co to znaczy, Szanowni Państwo? To znaczy, że wydatki tego typu jak utrzymanie szkół, przedszkolu, dojazdy dzieci do szkół, wyżywienie, proszę Państwa, oświetlenie ulic, remonty, naprawy, również wydatki na administrację gminną, na pensje pracowników, wydatki na dopłaty do sieci kanalizacyjnej. Te wszystkie, proszę Państwa, wydatki muszą znaleźć pokrycie w subwencji oświatowej, która należy do dochodów bieżących, w subwencji wyrównawczej, której mamy 4,5 miliona, w oświatowej mówiłem 10 milionów 300, dostaniemy, tak przewidujemy, a ona ma ponoć być niższa. Proszę Państwa, i podatkach gminnych. To są nasze dochody bieżące. Nie możemy sobie pozwolić zatem w żadnej chwili roku 2012, aby te wydatki bieżące przekroczyły wysokość dochodów bieżących. Jeżeli tak by było, to musimy zrezygnować z części wydatków bieżących. Tak to niestety jest. Nie wolno, bo wiem na przykład, brać, proszę Państwa, kredytu na pensję. To jest wydatek bieżący. Musimy mieć środki z dochodów bieżących. Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi w naszej gminie wynosi 747 tysięcy złotych. Ta różnica zmaleje. Ona została wyliczona w oparciu o dane z października 2011 roku, bo jest to okres, z którego zbiera się dane do budżetu. Ale proszę Państwa, w międzyczasie doszło do kilku zmian. Mówi się dość powszechnie, że subwencja oświatowa będzie nieco niższa, że nastąpiły pomyłki w obliczeniu subwencji. Ile mniej będzie w naszej gminie, zobaczymy. Może być to kilkaset tysięcy. Następna sprawa, proszę Państwa, jest taka, że doszło dla nas do wypłacenia 2%
składki na fundusz rentowy. I teraz, proszę Państwa, na ubezpieczenie rentowe. My musimy też te 2% znaleźć. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że pensje w oświacie stanowią 80% wydatków oświatowych, to proszę zobaczyć, jak dużo będzie wynosił te 2% będą wynosiły. To może być około 130-150 tysięcy złotych. Proszę Państwa, zatem ta różnica 747 tysięcy maleje. Maleje, ona się ogranicza. Ona może de facto wynieść 300-400 tysięcy. I teraz jest pytanie, Szanowni Państwo, o to, co będzie, jeżeli w jakimś momencie pojawią się problemy finansowe związane ze spadkiem dochodów podatkowych, bo tego się nie da ukryć, proszę Państwa, nie da się tego przewidzieć również. Co będzie wtedy? Zatem musimy szukać oszczędności w wydatkach bieżących. W całej gminie szukamy tych oszczędności. I proszę Państwa, również w oświacie. Jesteśmy zmuszeni do tego. To nie jest wybór nasz, ani nasza zła, czy dobra wola, ale takie są realia finansowe. Nie dyskutuję z polityką, z gospodarką, z otoczeniem, z całego świata, proszę Państwa, nie. Mam swój budżet i swoje problemy. I te problemy muszę rozwiązać tutaj. Musimy rozwiązać je wszystkie, wspólnie z Radą Gminy, bo Rada uchwala budżet. Szanowni Państwo, oświata. Oświata opiera się w naszej gminie na 9 szkołach podstawowych, dla których organem założycielskim jest gmina Mielec, których obecnie uczy się 1332 dzieci. Subwencje, powiedziałem, dostajemy 10 300 000 na to. Dodatkowo mamy 225 miejsc w przedszkolach. Też są to miejsca generalnie w przedszkolach publicznych, bo nie mamy, mamy jedno dopiero, które powstało, zaczęło działalność w lutym, przedszkole niepubliczne. Reszta to jest 225 miejsc w przedszkolach, proszę Państwa, publicznych. Mamy, proszę Państwa, doskonale zorganizowany dowóz dzieci, dobrze zorganizowane dożywianie. Mamy szkoły o dużym potencjale, które osiągają, przynajmniej większość z nich osiąga doskonałe wyniki. Uczą świetnie, nauczyciele wkładają dużo serca w edukację i dzięki temu w tych szkołach mamy 8-9 punktów staninowych, mówię o szkołach podstawowych, mamy bardzo dobre wyniki gimnazjalne, którymi można się poszczycić w województwie podkarpackim, a nawet w Polsce. W związku z tym w tą oświatę inwestujemy. Pytanie jest teraz, jak inwestować w oświatę racjonalną. Powiem Państwu, że jednym z głównych elementów kosztów oświatowych są wydatki związane z zatrudnieniem kadry, co nie jest tajemnicą. Karta nauczyciela przewiduje, że nauczyciel pracuje 20 godzin w tygodniu, w tym 18 godzin dydaktycznych. Niezależnie od wielkości szkoły, niezależnie od liczby uczniów w szkole. Subwencja wszakże, proszę Państwa, przychodzi w przeliczeniu na ucznia. A zatem, jeżeli jest mała szkoła, subwencji przychodzi malutko, ale pensje nauczyciela w takiej szkole są równe tym pensjom nauczyciela w dużej szkole. Zatem tu i tu nauczyciel zarabia tak samo. A wysokość subwencji jest, proszę Państwa, diametralnie różna. I stąd bierze się również problem finansowania oświaty. Szanowni Państwo, ja nie dyskutuję z logiką rozwiązań, ba mało tego. Powiem Państwu, że uważam, że ta logika jest, proszę Państwa, słuszna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pracę nauczyciela w szkole licznej, w klasach, w których jest 20-30 dzieci, to ten okres 20 godzin spędzony z nimi na pewno jest czasem
stresu, z czasem napięcia nerwowego, a przygotowanie się do lekcji i sprawdzenie zadań, kartkówek, klasówek zajmuje dużo czasu. Proszę Państwa, nie ulega to wątpliwości. Niemniej wydaje się również, że retoryczne byłoby z mojej strony pytanie, czy praca nauczyciela w szkole, której klasy liczą po 6 dzieci, jest równa pracy nauczyciela w tej dużej szkole, gdzie jest po 30 dzieci w klasie. Szanowni Państwo, nasza oświata, tą prezentację przedstawiłem radnym na komisjach, niemniej pozwolę sobie ją powtórzyć jeszcze raz. Prezentacja jest umieszczona na stronie internetowej gminy, ponieważ stosujemy zasadę, że wszystko, co wiemy o gminie, przekazujemy mieszkańcom, przekazujemy Państwu. Można z tych prezentacji korzystać, można je analizować, można się im przyglądać. W gminie nie ma tajemnic. Budżet jest na stronie internetowej. Na stronie internetowej są również wszelkie dane dotyczące oświaty. Od 2011 roku kazałem wszystkie informacje, które są na sesji, umieszczać na stronie internetowej, żeby społeczeństwo miało świadomość, na co płaci podatki. Szanowni Państwo, przeanalizowaliśmy w gminie liczbę dzieci urodzonych w latach 2006-2011 w poszczególnych obwodach szkół. Obwód szkoły w Korzelowie ma imponującą liczbę dzieci. W Chrząstowie jest tych dzieci mało. W Książnicach jest od tak, proszę Państwa, na granicy. Mówię o małej szkole i mówię o naprawdę minimalnych granicach. W Podleszanach dzieci jest wystarczająco. W Rydzowie jest, proszę Państwa, bardzo mało. Jest bardzo mało. Liczba dzieci urodzonych w Rydzowie wynosi od 2 w 2006-2007 roku do 5-6 w latach 2008-2009-2010-2011. W szkole w Brzędzianowicach mamy odpowiednią liczbę dzieci. Wcześniej również w Woli Mieleckiej, także w Złotnikach. Można by powiedzieć, że szkoła się mieści w granicach szkoły w Książnicach, jeżeli chodzi o liczbę dzieci. Przy czym tu jest, proszę Państwa, w Złotnikach specyficzna sprawa. Otóż nie wszystkie dzieci urodzone w obwodzie szkolnym trafiają do szkoły podstawowej w Złotnikach. Duża część tych dzieci niestety trafia poza obwód szkolny. Świadczy to o tym, że rodzice głosują nogami i zabierają swoje dzieci do innych szkół. Nie przeczę, bo część tych dzieci trafia do naszej gminnej szkoły w Chorzelowie, ale również duża część trafia poza gminę Mielec. I tutaj jest też sprawa. Zadanie, można powiedzieć, do odrobienia dla społeczności Złotnik, jeżeli uważa, że szkoła jest tutaj celowa do utrzymania. Należałoby zatem pierw podjąć działania przekonywujące swoich własnych sąsiadów i mieszkańców. Bo to jest podstawa. Starajmy się wpierw przekonać swoich mieszkańców, a dopiero później Radę Gminy i Wójta. Szanowni Państwo, dane dotyczące wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe i gimnazja gminy Mielec w latach 2007-2011. Ale jeszcze może przypomnę z poprzedniej tabeli jedną sprawę. Żeby nie ukłuł uwagi, powiem Państwu odnośnie demografii, że w tym roku mamy w szkołach 1332 uczniów. Ale dla porównania powiem Państwu, że w latach 2006-2007 mieliśmy 1777 dzieci. W tym 1602 jest subwencją. O ile spadła liczba dzieci? Ponad 300. Czy w związku z tym w gminie Mielec zwolniliśmy kogoś? Czy, proszę Państwa, zmniejszyliśmy wydatki oświatowe? Nie, następna tabela właśnie o tym mówi, że było na odwrót. Że wydatki oświatowe rosły. I jak Państwo widzicie, w 2007 wynosiły 8 700 000, pomimo że liczba dzieci wynosiła 1777,
to one rosły do 9 100 000 w 2008, w 2009 do 9 500 000, a już od 2010 przekraczają 10 milionów. W ubiegłym roku 10 839 000. Tyle wydaliśmy na szkołę, a liczba dzieci spadła. Wydatki wszakże wzrosły. To nie znaczy, że gmina nie inwestuje. Inwestuje, tylko do kiedy da radę to zrobić. Czy jest taki moment, kiedy, proszę Państwa, uzyskamy wzrost liczby dzieci? Z tych tablic, które przedstawiałem, nie ma takiego momentu i nie ma takiej możliwości. Powiem Państwu więcej. Byłem na konferencji oświatowej, ogólnopolskiej, w Bibliotece Narodowej, gdzie specjaliści, fachowcy od edukacji z tytułami profesorów analizowali demografię i przedstawili takie informacje. Tu była pani sekretarz razem ze mną, pani skarbnik, był wiceprezydent Mielca, pan Bieniek wówczas. I proszę Państwa, wszyscy byliśmy świadkami tych prezentacji. I wniosku z tych prezentacji, że do 2035 roku w kraju nie należy się spodziewać jakichś, proszę Państwa, istotnych zmian demograficznych. To będzie stan konstans. Ten przyrost, który mamy, się zachowa. Możliwe, że w roku około lat 2020-2022 będzie niewielkie odbicie, niewielkie, znikome odbicie demograficzne, ale ono nie spowoduje wzrostu tak istotnego dzieci w klasach, w szkołach, żeby można było mówić o konieczności otwierania dodatkowych klas. Nie mówię o dodatkowych szkołach, tylko o dodatkowych otwierania dodatkowych klas. Proszę popatrzeć na demografię z drugiej strony. Gmina Mielec, wydawałoby się, myślę, że to jest również trafna ocena, jest miejscem, do którego przychodzą mieszkać ludzie. Budują tu domy. Przychodzą z Mielca mieszkać, z innych miejscowości spoza naszej gminy, szukając osiedlenia na terenie wiejskim, przyjaznym dla nich i blisko miejsc pracy. Cóż by to wskazywało? Wskazywałoby na to, że mamy nowych mieszkańców, a zatem liczba dzieci powinna wzrosnąć. A dane temu przeczą. Liczba dzieci nam spadła. Czy możemy się spodziewać cudów? Czy mamy rację sądzić? Czy mamy prawo sądzić o tym, że pół Mielca się teraz wybuduje u nas? Nie. Czasy się robią gorsze. Ludzie raczej nie będą zaciągać kredytów, żeby budować kolejne domy u nas. Liczyć się zatem należy z tym, że liczba urodzeń, liczba dzieci w naszych szkołach może dalej spadać. Proszę Państwa, dane dotyczące udziału gminy w budżetach poszczególnych w roku 2010-2011, czyli ten rok, który kończyliśmy. Proszę Państwa, jest tu napisana kwota subwencji dla szkoły i dopłata gminy do budżetu szkoły. Jest kwota budżetu, tutaj jest już pomniejszonego o remonty. Tutaj remontu żeśmy nie uwzględniali. Proszę zobaczyć, że do szkół dopłacamy. Do szkoły podstawowej w Rydzowie, gdzie jest 49 uczniów z subwencją, ta subwencja wyniosła 414 tysięcy złotych. Dopłaciliśmy do szkoły 206 tysięcy złotych. Do Złotnik, gdzie jest 42 uczniów, subwencja wyniosła 305 tysięcy. Dopłaciliśmy 226 tysięcy złotych. W gminie Mielec jedynie szkoła podstawowa w Woli Mieleckiej wypracowała nadwyżkę na subwencji wynoszącą 250 tysięcy, gimnazjum w Chorzelowie 169 tysięcy i gimnazjum w Woli Mieleckiej 130 tysięcy. Do pozostałych szkół dopłacamy. Proszę Państwa, dane dotyczące udziału gminy w budżetach poszczególnych szkół w 2011 roku są zaprezentowane na tej tabeli. Widzimy, że kwota subwencji na jednego ucznia w Rydzowie wyniosła 8454 zł. Subwencja w Rydzowie jest nieco wyższa niż w innych szkołach, z przyczyn takich, że do szkoły uczęszcza więcej dzieci, na które przysługuje wyższa subwencja. Mają one orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych i stąd jest wyższa subwencja.
tak kształtuje tą subwencję prawo oświatowe. Proszę Państwa, w złotnikach subwencja wynosi 7281 zł na ucznia, a zatem tyle samo co w Książnicach, Podleszanach, proszę Państwa, wcześniej w Rzędzianowicach, znaczy w Rzędzianowicach wcześniej. Proszę Państwa, zatem jest to podstawowa subwencja, taka, która przysługuje na dziecko w pełni sprawne, które nie ma żadnej dysfunkcji. Koszt kształcenia uczniów za to, jak się przestawia. W Rydzowie koszt kształcenia jednego ucznia na miesiąc wynosi 1056 zł. Podobnie w Złotnikach, dokładnie 1056 zł. Pozostałe szkoły w gminie Mielec są tańsze. Do tego, proszę Państwa, należy dołączyć sprawy związane z remontami, bo gmina we wszystkich przypadkach, Szanowni Państwo, ponosi wydatki remontowe sama przez się. Tych wydatków ponieśliśmy 229 tysięcy, pokryliśmy je z budżetu gminy. Nie, jeżeli by w przyszłości powstały w placówkach w Rydzowie i w Złotnikach szkoły społeczne, też byśmy musieli te remonty ponosić z budżetu gminy. Wydaliśmy 229 tysięcy. Tego w Rydzowie 22 tysiące, w Złotnikach 12. Ale tutaj remonty są uzależnione od potrzeb. Od koniecznych, pilnych potrzeb, które w szkołach należy zrobić. Tu jest, proszę Państwa, następna tabela związana z wynikami szkół w skali znormalizowanej stalinowej. To jest, proszę Państwa, tabela, która jest oparta o egzaminy kompetencyjne uczniów po 6 klasie szkoły podstawowej. W gminie Mielec mamy świetny efekt. Wyniki. Proszę zobaczyć, szkoła podstawowa w Książnicach, jak ją podsumujemy, w ciągu 5 lat zebrała 41 punktów stalinowych. W 2009 roku była trzecią szkołą w Podkarpaciu. Szkoła wcześniej, mogę powiedzieć tak, idzie łeb w łeb, ma też 41 punktów stalinowych. W ubiegłym roku była 9. szkołą w Podkarpaciu. Mogę tylko gratulować nauczycielom i to robiłem. Szkoła w Chrząstowie 38 punktów, znaczy Podleszany 38 punktów, Chrząstów 37 punktów. Proszę Państwa, Rzędzianowice tak samo. Wola Mielecka również są wysokie punktacje. Jeżeli chodzi natomiast, proszę Państwa, szkołę podstawową w Rydzowie, gdzie jest mało dzieci w klasie, ale łącznie w ciągu tych lat uzbierała szkoła 24 punkty. Szkoła w Złotnikach uzbierała 27 punktów za ten czas. Możemy powiedzieć, małe jest piękne, prawda? Ale czy małe jest skuteczne w edukacji? Tutaj szkoły, klasy większe pokazują większą skuteczność i lepszą jakość edukacji. W naszej gminie tak to wynika. Możemy dyskutować ze skalą stalinową, czy się zaraz wszyscy na mnie rzucą, że to jest nie ta skala, że to jest nie o to chodzi, proszę Państwa, trudno. Ale ministerstwo taką opracowało, ktoś pod tą skalą się podpisał, ktoś, kto był rozeznany w edukacji dużo lepiej niż wójt Gacek. Ja się do wszystkiego nie mieszam. Ja na tym się nie znam, ale patrzę, fachowcy to zrobili. I tylko, proszę Państwa, stosuję to, co zrobili fachowcy. Możemy dyskutować, proszę Państwa, z egzaminem maturalnym, magisterskim, nawet z doktoranckim. Ale poziom tego egzaminu i ocena tego egzaminu jest oceną weryfikowaną i obiektywną. Nie ma dwóch zdań. Tak samo i ze skalą stalinową można dyskutować. Proszę Państwa, trzeba ją przyjąć. To jest wszystko. A wyniki, jeżeli by to były w pojedynczych klasach, poszczególnych rocznikach, jakieś wyskoki wyżej, niżej, moglibyśmy powiedzieć, rocznik był gorszy. Ale jeżeli bierzemy 5 lat pod rząd, to co, 5 lat było gorsze? To jest, proszę Państwa, pytanie podstawowe. Różnica między najlepszą szkołą, a najgorszą szkołą pod względem stalinu, to jest 41 punktów i 24 punkty. Szanowni Państwo, tutaj są dzieci w oddziałach zerowych, przy czym w oddziałach zerowych liczba dzieci nie jest miarodajna, z tych przyczyn, że do zerówek wchodzą zarówno
pięciolatki, jak i sześciolatki, a w Książnicach nawet chodzą czterolatki, bo akurat pan dyrektor dostał taką zgodę z tych przyczyn, że tam nie ma przedszkola, a chcemy zabezpieczyć dzieciom, rodzicom usługi edukacyjne na dobrym poziomie. I dlatego jest tam również między innymi 10-godzinna zerówka. Chcemy przyciągnąć dzieci do naszej szkoły. Proszę Państwa, następny temat to są wynagrodzenia. Ja powiem Państwu, jest to duża tabela i wskazuje, w której szkole mamy przede wszystkim ilu nauczycieli z najwyższej półki, bym tak powiedział, nauczycieli dyplomowanych, mianowanych. To proszę Państwa, tutaj nie ma nazwisk, bo absolutnie tego nie można podawać, ale proszę Państwa, funkcje i dane tego typu nie stanowią, proszę Państwa, tajemnicy. Tak to wygląda. I są, proszę Państwa, kwoty poniesione na wynagrodzenia. W 2008 roku 8 188 tysięcy, w 9 8 900 000, w 10 10 074 000 i w 11 10 796 tysięcy. Proszę porównać do kosztów utrzymania szkół z poprzedniej tabeli. To jest więcej niż 80%. To jest, proszę Państwa, pełna informacja o naszej oświacie. Szanowni Państwo, powiem tak, że samorządy w Polsce spotykają się dokładnie z taką samą informacją. Moi pracownicy przygotowali ją świetnie, poświęcili na to dużo czasu, ale jest ona przejrzysta i czytelna. I można tej informacji wysnuć wnioski. Można. Ona pozwala na wyciągnięcie wniosków. Proszę Państwa, samorządy spotykają się z takimi informacjami oczywiście raz na rok je analizują. Szukając oszczędności podejmują różne działania. Proszę Państwa, jednym z tych działań jest powoływanie szkół społecznych i przekazywanie edukacji do szkół społecznych. Ale do tanga trzeba dwojga. Można to zrobić w ten sposób, że likwidujemy szkołę i przekazujemy dowolnemu stowarzyszeniu lub fundacji, która tam będzie prowadziła szkołę społeczną. Może to być fundacja z Katowic, z Warszawy, skądkolwiek, ale możemy postawić inaczej. Ja bym był ostrożny z takim podejściem do tematu. Bo dobro dziecka jest najważniejsze w tym wszystkim i z niesprawdzonym partnerem, z partnerem, którego nie znam, nigdy bym nie wchodził w interesy. Wolałbym, żeby takim partnerem było stowarzyszenie lokalne, powołane przez rodziców. Dlatego bardzo mnie ucieszyła Państwa obecność tutaj, bo sądzę, że z tej mąki powinien być chleb. Ja, proszę Państwa, sądzę, że jest to rozwiązanie. I, Szanowni Państwo, to jest jedna metoda. Bo szkoła społeczna zatrudnia nauczycieli na podstawie karty. Znaczy nie na podstawie karty, tylko na podstawie kodeksu pracy. A zatem to jest 40-godzinny tydzień pracy. To nie znaczy, że nauczyciel musi 40 godzin pracować. Można mu zmniejszyć tą liczbę godzin do 30 godzin, do takiej, jaka jest konieczna do obsługi szkoły. Oczywiście sądzę, że byłaby to organizacja non-profit, utrzymywałaby się z subwencji, może z innych dochodów, na przykład pisania projektów do POKL-u i z pozyskiwania środków na realizację programu w szkole. Nie tylko do POKL-u, bo fundacji lub po prostu programów, z których można pozyskiwać środki, jest więcej. I Federacja Inicjatyw Oświatowych wskazuje takie miejsca. Pomaga takim szkołom. Jest zatem zaplecze, które wspiera szkoły społeczne. Mocno i aktywnie. Proszę Państwa, cóż dalej w tym wszystkim? Mianowicie w tej szkole społecznej zatem ten największy czynnik kosztotwórczy, to wynagrodzenie, które tu jest podświetlone na tablicy, jest w stanie zmniejszyć się prawie przez pół. Można zatrudnić jednego nauczyciela do paru przedmiotów. Nie ma z tym problemu, ponieważ dzisiaj nauczyciele mają nie tylko jedną specjalność. Młodzi ludzie są ambitni, kończą szkoły, przygotowują się z dwóch, trzech specjalności, żeby być konkurencyjnymi na rynku pracy. Oni szukają tej pracy. Pytają się, czy chodzą do mnie i pytają się, panie wójcie, mam trzy specjalności, czy pan mnie gdzieś znajdzie pracę? Niestety nie mogę im nic zaoferować, bo
by to jeszcze bardziej zwiększyło koszty naszej oświaty i nie ma tej chwili logicznej potrzeby do tego. Następny sposób szukania oszczędności to jest, proszę Państwa, łączenie lekcji. Czy to jest dobry sposób? Powiem, jak może wyglądać. On może wyglądać w ten sposób, że łączymy wszystko. Pierwszą klasę z trzecią, zwalniamy część nauczycieli. Do tego nie potrzeba żadnej dyskusji, bo to jest decyzja wójta, który zatwierdza arkusz organizacyjny. Łączymy lekcje, proszę Państwa, i szukamy oszczędności do budżetu. Ale czy to rozwiązanie jest rozwiązaniem zgodnym z dobrem dziecka? Nie do końca. Jest to rozwiązanie stricto, proszę Państwa, ekonomiczne. Rozwiązanie, które ma na celu tylko pieniądze. Ale takie pieniądze możemy w inny sposób zaoszczędzić, przy okazji, proszę Państwa, dobro dziecka zachowując. Następnym elementem, proszę Państwa, który można stosować, to jest, proszę Państwa, zatrudnianie nowych nauczycieli wyłącznie na umowy na czas określony. Zwalnianie, zatrudnianie. Zero stabilizacji kadrowej. Ale idziemy w dół z pensjami nauczycielskimi, dlatego że, proszę Państwa, no, nie będziemy mieli mianowanych, nie będziemy mieli dyplomowanych. Co roku inny nauczyciel. Czy to jest dobro dziecka, czy to jest dobro społeczności szkolnej? Też nie za bardzo. Szanowni Państwo, czy my tego chcemy? To jest podstawowe pytanie. Czy my tego chcemy? Czy chcemy zmierzać do tej strony? Myślę, że jest to ostatnie rozwiązanie, którego byśmy się chwycili. Jest trzecie rozwiązanie, proszę Państwa, zlikwidowanie szkół i przekazanie dzieci do szkół, które naszym zdaniem są w stanie te dzieci doskonale edukować, bez krzywdy dla tych dzieci oraz przeprowadzenie, proszę Państwa, całej reformy szkolnictwa w gminie po to, żeby to szkolnictwo nie generowało zbyt dużych kosztów. Uniknąć dopłat się nie da, to od razu mówię, ale żeby było skuteczne i żeby się kierowało dobrem dziecka. I proszę Państwa, w tym kierunku chcę zmierzać. Proszę Państwa, zaproponowałem rozwiązanie takie, by szkołę podstawową w Złotnikach, w przypadku jej likwidacji, tak tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o dzieci, przeorganizować, że objąć ją obwodem szkolnym w Chrząstowie. Z jakich przyczyn, proszę Państwa? Uzasadnienie tej propozycji jest następujące. Szkoła podstawowa w Chrząstowie, wysoki poziom stalinowy, 37 punktów stalinowych, więcej o 10 niż Złotniki. Następna sprawa. Klasy, jeżeli by się połączyło dzieci ze Złotnik i z Chrząstowa, będą miały około 15 osób, a zatem będzie to dalej mała szkoła. Bardziej opłacalna, ale dalej mała szkoła. Przytulna, przyjazna dziecku szkoła. Proszę Państwa, następna sprawa. Jeżeli chodzi o ten interes, jest taki, że zapewniamy trwanie szkoły w Chrząstowie. Ta szkoła dalej będzie działać, funkcjonować, bo będzie miała zabezpieczenie w następnych pokoleniach, w następnych dzieciakach z dwóch miejscowości. Proszę Państwa, ja nie chcę mówić o funkcji integracyjnej, bo ona tutaj w tym przypadku jest istotna. Ale obydwie miejscowości, społeczności, miejscowości się integrują ze sobą. To jest też dodatni element. Powiem Państwu, że wzmacnia to oczywiście więzy lokalne. Kolejna sprawa to jest taka, że jesteśmy dzięki takiej reformie w stanie zapewnić pracę dla naszej dobrej, sprawdzonej kadry nauczycielskiej. Jesteśmy w stanie to zrobić. Proszę Państwa, powiem tak. Dowóz. Jesteśmy też w stanie zorganizować dobrze. Dowóz organizujemy sprawnie. Na terenie gminy mamy duże doświadczenie w tym. Przewozimy dzieci z Szydłowca, z Woli Chorzelowskiej, z dalekich obszarów, po 10, po 12 kilometrów, proszę Państwa, do szkoły w Czesin. Nie ma problemów, nie ma kłopotów. Nie ma tu, proszę Państwa, jakichś spraw, które by
powiedzmy, podważamy sensowność tego dowozu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić również dobry dowóz, zarówno dla dzieci ze Złotnik, jak i dla dzieci z Rydzowa. Argument dowozu, wręcz w przypadku Rydzowa, jest argumentem w mojej ocenie chybionym. Rydzów jest wsią rozłożoną dość daleko, proszę Państwa, od szkoły. Wiele domów jest położonych dalej od centrum wsi. I te dzieci w tej chwili chodzą na piechotę do szkoły po 2 km. Zorganizowanie dowozu w ten sposób, że bus podjeżdża pobliże domu dziecka, bierze go z mostka, tam do drogi, gdzie się da dojechać. Bo w Rydzowie jest parę domów, gdzie jest bardzo trudno dojechać, proszę Państwa. Takie są niestety, mają drogi prywatne i bardzo trudno tym drogami się przedostać. Ale łatwo jest podjechać pod tą drogę i zabrać dziecko praktycznie spod domu. To jest, proszę Państwa, argument wręcz, który wskazuje, że dobrze byłoby, żeby te dzieci zabierać pod domów, dowozić do szkoły. Jesteśmy to w stanie zaoferować dowożąc dzieci z Rydzowa do Książnic. Do szkoły, która, proszę Państwa, zaoferuje im w miejscu 24 stanin w ciągu 5 lat 41 stanin. Do bardzo dobrej szkoły. Z doskonałym wyżywieniem. Proszę Państwa, i też Rydzów przewodząc do Książnic się notabene graniczą ze sobą. Proszę Państwa, jesteśmy w stanie zabezpieczyć trwanie, pewność tej szkoły w Książnicach. Proszę Państwa, jesteśmy w stanie również zapewnić oszczędności gminy. Co to oznacza? Że, proszę Państwa, jesteśmy w stanie oszczędzić w ten sposób, że mamy umowy na czas terminowy, ale o tym powie pani sekretarz, w jaki sposób by się odbywał ruch nauczycieli. Ja, proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że oczywiście musimy oszczędzać, ale oszczędzając musimy zachować to, co mamy najlepszego. Musimy inwestować mądrze w przyszłość dzieci, przyszłość naszych pokoleń i nie dopuścić, proszę Państwa, do tego. Nie możemy dopuścić do tego, jako władze gminy, jako rada gminy, jako wójt też nie mogę do tego dopuścić, żeby, proszę Państwa, dzisiaj kredytować konsumpcję bieżącą, za którą w przyszłości będą płacić następne pokolenia. Za którą będą płacić dzieci z Rydzowa, za którą będą płacić dzieci ze Złotnik i wszystkie inne dzieci z naszych szkół. Dlatego, że dziś żeśmy przeinwestowali w ich oświatę. Co my zostawimy? 50% skanalizowanej gminy. Dużo potrzeb. Brak chodników w wielu miejscowościach. Dróg by się przydało sporo. Dróg też jest problem dojazdową drogą, na przykład do Woli Chorzelowskiej. Duża wieś, musimy ją też zrobić, bo to jest kosztowna sprawa. Proszę Państwa, cóż zostawimy? Te dzieci wykształcimy w tych szkołach i one później powiedzą, a w naszej gminie to się nic nie dzieje, tu lepiej domu nie budować nawet. I pójdą gdzieś dalej. Świat szuka efektywności. Dlatego, proszę Państwa, gospodarka chińska wygrywa, bo jest bardziej efektywna. Dlatego, proszę Państwa, nasza gmina może wygrać, jeżeli będzie bardziej efektywna. Nie ulega wątpliwości. Proces ekonomiczny jest jednoznaczny. Natomiast, proszę Państwa, dlatego wygrywa, że jest efektywna. Samorządy, które efektywnie wykorzystują pieniądze, są w tej chwili skanalizowane. Patrzmy na gminę Padew Narodowa, które mają zaspokojone wszystkie potrzeby. Ale tam odważono się już na progu reformy edukacyjnej na przeprowadzenie radykalnych, proszę Państwa, zmian w edukacji, w systemie szkół. Myśmy tego nie uczynili. Dotychczas nie zlikwidowaliśmy nic. Nie zrobiliśmy żadnych kroków. Szanowni Państwo, nie można, no, czytałem w jednej z gazet, że jesteśmy grabarzami oświaty. Oj, to jest, proszę Państwa, nadużycie. Nadużycie, proszę Państwa, bo my raczej nie jesteśmy grabarzami, ale prędzej reformatorami oświaty. W oświatę inwestujemy. Ja Państwu powiem, że w tym roku zaczęliśmy budowę hali sportowej w Chorzelowie. Dużej, pełnowymiarowej hali sportowej. Proszę Państwa,
pozyskaliśmy pieniądze na zakup 241 komputerów dla szkół, co spowoduje, że będziemy chyba pierwszą gminą w okolicy, która zapewni dziecku swój własny komputer w pracowniach komputerowych. Realizujemy, proszę Państwa, programy operacyjne programy w ramach POKL-u, Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Realizujemy, proszę Państwa, tych programów 3, piszemy następne, są część z nich jest w fazie oceny. Bardzo aktywnie żeśmy ruszyli do pozyskiwania środków właśnie po to, żeby wykorzystać je jak najlepiej dla edukacji młodego pokolenia. Szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych, uzyskują świetne wyniki. Proszę Państwa, to trzeba zachować. Ale z drugiej strony nie da się zachować wszystkiego przy tych kosztach. Bo mówiąc, że szkoła może zostać 6-osobową klasą, proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie. A może nas zapytają nasi wyborcy. Może nas zapytają nasi wyborcy w Chorzelowie, może nas zapytają nasi wyborcy gdziekolwiek, w innych miejscowościach. Czy powiedzmy w Czeszniu, czy w Podleszanach, czy w Chrzęstowie, czy w Rzędzianowicach, tych większych szkołach. Panie wójcie, my byśmy też chcieli swoje dzieci uczyć w 6-osobowych klasach. Zrób pan coś, zatrudnij pan dodatkowych nauczycieli. Bo w drugą stronę możemy pójść. Jest pytanie zatem, gdzie jest granica? Jest granica, oczywiście, jasna. Granica jest taka, że gmina nie jest odpowiedzialna za utrzymywanie szkół, tylko za zapewnienie uczniom najlepszej edukacji, jaka jest możliwa. Zabezpieczenie w najlepszy sposób edukacji. Bo jeżeli pójdziemy w temat, że jesteśmy zobowiązani do utrzymania szkół, to proszę Państwa, kończymy. Gminę wykładamy finansowo. Szanowni Państwo, powiem tak, że cel i proszę Państwa, i determinacja, niezależność sądów, opieranie się na logice i argumentacji jest zawsze podstawą, proszę Państwa, podejmowania wszelkich decyzji. Ja do pań, panów radnych apeluję o to, aby takie cele, takie, proszę Państwa, wartości przyświecały przy podejmowaniu tej decyzji. Szanowni Państwo, to jest trudna decyzja. Jest to pierwsza decyzja w tym przypadku na sesji Rady Gminy, chyba od początku funkcjonowania gminy, tak? Bardzo, proszę Państwa, drażliwa społecznie. Mieszkańcy gminy ocenią nas za 3 lata za skuteczność tego, co my zrobiliśmy, co było w naszej mocy, by rozwijać gminę. Oni oczekują od nas decyzji, proszę Państwa, dalekowzrocznych, których pozytywne skutki niekoniecznie dzisiaj są łatwe do dostrzeżenia, ale proszę Państwa, my musimy te skutki widzieć. My musimy pozytywne skutki widzieć dla naszych miejscowości i dla całej gminy. Proszę Państwa, 13 tysięcy mieszkańców naszej gminy za 4 lata powie nam tak, dostaliście od nas jeden talent. Coście z tym talentem zrobili? Zakopaliście? Przejedliście ten talent? Czy żeście zainwestowali, przynieśliście nam w zamian 3 talenty? I takie pytanie, proszę Państwa, zadadzą nam przy urnach wyborczych wszyscy mieszkańcy, 13 tysięcy ludzi w naszej gminie. Do decyzji Państwa pozostawiam uchwały, oczywiście wnioskując o ich przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy pani sekretarz teraz zechce? Tak, pani sekretarz. Proszę o zabranie głosu panią sekretarz Urzędu Gminy Bożenę Mazur. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, woli uzupełnienia informacji dotyczących tych finansowych, które przedstawił pan wójt oraz demograficznych. Chciałam powiedzieć, że szkoła to taka społeczność, w której są oczywiście dzieci, więc bardzo ważne dla nas wszystkich, ale jednocześnie nauczyciele zatrudnieni w tej szkole i pracownicy niepedagogiczni. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, które wiązało się z ewentualnym podjęciem decyzji dotyczącym likwidacji tych dwóch placówek,
Chcielibyśmy także zapewnić w optymalny sposób zatrudnienie osób, które w tej szkole pracują. Na dzień dzisiejszy w gminie Mielec średniorocznie, bo takimi danymi będę się posługiwała, zatrudnionych jest 177 nauczycieli. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku uprawnienia emerytalne, z których skorzystać może, bo jest to tylko przywilej, nauczycieli zatrudnionych w gminie Mielec będzie 20 osób. Z tym, że odnosząc się do tych dwóch szkół, o których dzisiaj mówimy, czyli o szkole w Złotnikach i w Rydzowie, takie uprawnienia emerytalne będą posiadały dwie osoby. Chciałam, rozpatrując może poszczególne szkoły, każde z osobna, powiedzieć, że w Złotnikach mamy osobowo, bo tutaj będę mówiła osobowo, dlatego że etatowo to jest zupełnie inne przełożenie, osobowo w Złotnikach zatrudnionych jest 11 osób. Z tego, jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia, jedna osoba na ten dzień 31 sierpnia 2012 roku będzie posiadała uprawnienia emerytalne. Cztery osoby zatrudnione w tej szkole to osoby, które mają inne miejsce zatrudnienia, czyli pracują w szkołach poza naszą gminą, ewentualnie mają część etatów w naszej gminie, ale generalnie pracują poza, uzupełniają niejako, ale nie w znaczeniu uzupełnienia do 18 godzin etatu, bo taki jest wymiar czasu pracy nauczyciela, tylko nie są zatrudnione w zupełnie innych jednostkach. Trzy osoby będziemy chcieli starać się znaleźć zatrudnienie w naszych placówkach. Byłyby to placówki w Woli Mieleckiej, dla dwóch osób zatrudnienie i dla jednej osoby w Trześni. I ewentualnie bez zatrudnienia, z tym, że też proszę tego nie odbierać jako stanowisko takie ostateczne, zostawałyby osoby, które są zatrudnione na czas określony, ewentualnie nieokreślony, z niskim stażem pracy. Ale generalnie o zatrudnieniu i o ruchu kadrowym możemy mówić tylko i wyłącznie, kiedy zbliży się miesiąc, kwiecień i maj, bo wtedy odbywa się ruch kadrowy i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czym dysponujemy, jakimi miejscami pracy, biorąc pod uwagę oczywiście ewentualnie to, co powiedziałam właściwie w swoim drugim zdaniu, mówiąc o tym przy zatrudnieniu, że gdyby zdecydowali się z innych szkół nauczyciele posiadający, tak jak podkreślam bardzo, bo to wiem, że dla nauczycieli jest bardzo drażliwe, tylko i wyłącznie uprawnienia i skorzystali z ewentualnego przejścia, będziemy starali się oczywiście tych nauczycieli w pierwszej kolejności zatrudniać w naszych placówkach, na tych miejscach wolnych. Każda z tych decyzji będzie na pewno konsultowana, analizowana ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. I przechodząc z kolei do drugiej szkoły, chciałam powiedzieć, że tutaj sytuacja przedstawia się troszkę inaczej, czyli w Rydzowie osobowo znowu jest zatrudnionych 10 osób. Jedna osoba ma uprawnienia emerytalne. 5 osób z tej szkoły znalazłoby zatrudnienie w innych placówkach naszej szkoły, to znaczy 4 osoby w Woli Mieleckiej, jedna osoba w Trześni. I są tutaj, byłyby to miejsca, które obejmowałyby no, głównie nauczanie zintegrowane, miejsca pracy oraz świetlice. Może się tak zdarzyć, że także i tutaj trzy osoby tego zatrudnienia ewentualnie by nie znalazły, gdybyśmy nie znaleźli miejsc pracy dla nich w naszej gminie. Wychodząc jednak naprzeciw i zapewniając równocześnie to, o czym mówił pan wójt, że będziemy chcieli zapewnić opiekę dzieciom, które będą dowożone, prawda, do tych szkół, do których ewentualnie miałyby, w których miałyby ewentualnie nowe obwody szkolne. W tych szkołach nastąpi zwiększenie zajęć opieki świetlicowej, co wiąże się także z ewentualnym zapewnieniem także właśnie tych miejsc pracy dla tych osób, które, tak jak powtarzam, mają krótki staż pracy w naszych placówkach, mają umowy zamknięte albo umowy na czas nieokreślony. Nauczyciele, którzy są zatrudnieni na podstawie mianowania, a więc zarówno nauczyciele mianowani i dyplomowani ze stopniami awansu, teraz mówię, mogliby zmieścić się w tych naszych placówkach. Przeliczając to procentowo, można powiedzieć, że około 70%
nauczycieli znalazłoby zatrudnienie, aczkolwiek nie jest to ostateczna informacja. Taką informację będziemy mogli podać dopiero wtedy, kiedy będzie się odbywał ruch służbowy, czyli na przestrzeni kwietnia i maja. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Sikora. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, sołtysi, zaproszeni goście. Ta kadencja Rady jest specyficzna. Dość trudna dla mieszkańców i dla nas Rady. Ponieważ czekają nas dość drastyczne tutaj podejmowanie decyzji, to jest w tej chwili szkoły, później będzie śmieciowa, która będzie może tak samo trudna jak ta. Niemniej jednak to, cośmy już na poszczególnych komisjach analizowali, to, co nam pan wójt przedstawił, no moim zdaniem, bo wyniki samego głosowania nie są jednoznaczne, jest dość słuszne. Są trzy możliwości przejścia, jak tu pan wójt podkreślił, trzy możliwości przejścia na nowy system pracy szkół. Jedno to jest system przejścia na szkołę niepubliczną o preferencjach szkoły publicznej z prowadzeniem przez stowarzyszenie. Druga możliwość to jest, druga i trzecia, to jest przy zmianie obwodów z zachowaniem stałych dwóch obwodów, które by powstały, i to jest filia szkół w Rydzowie i w Złotnikach, oraz trzecia to jest likwidacja całkowicie szkoły z dowożeniem, tak jak pan wójt powiedział, sprzed posesji, może nie bezpośrednio sprzed posesji, z tym, że dzieci by w tym wypadku nie odcierpiały w żadnym wypadku, miałyby dość dobre, jakby to powiedzieć, prowadzenie, tak jak mają w tej chwili dzieci z Woli Chorzelowskiej, Szydłowca, gdzie dowożone są i tam otrzymują bardzo dobre wykształcenie. No, budynki, jak wiemy, wszędzie w poszczególnych sołectwach są wspaniałe. Przygotowane są do nauczania i prowadzenia. Szkoda by było, żeby te budynki przeszły, może pozostały niezagospodarowane lub poszły w jakieś obce ręce, ponieważ mieszkańcy w to włożyli dość dużo pracy, zresztą i gmina też. Pan wójt nawet wychodził na posiedzeniach komisji z tym, że może pewne inwestycje jeszcze na początek w danych szkołach poczynić dla poprawy na przykład prowadzenia tych szkół przez stowarzyszenia. Wydaje mi się, że w internecie jest dość szeroko omawiany ten temat w całej Polsce. I można sobie to przeczytać. Jest dużo pozycji bardzo pozytywnych, są i też negatywne. Ale tak jak tutaj z tych wykazów, co pan mój przedstawia, to średnie koszt jednego ucznia w gminie wynosi ponad 800 zł miesięcznie. A obecnie przy dofinansowaniu jest ponad 1000 zł. W związku z czym gmina do każdego ucznia dopłaca ponad 350 zł na każdego jednego. Jeśli by takie stowarzyszenie powstało z nauczycieli czy mieszkańców, nie widzę tego stowarzyszenia, jeśli by padała taka propozycja, żeby połączyć w jedno stowarzyszenie gminy, raczej nie tylko wieś Złotniki z Rydzowem. Wydaje mi się, żeby to była najgorsza rzecz, która by do tego mogła prowadzić ze względu na odległości. Druga sprawa, że za rok czasu byśmy musieli podjąć nową decyzję o likwidacji szkoły w Książnicach i Chrząstowie.
byłoby następny temat i nie wiem, czy by nawet to mogło być realne. W związku z czym prowadzenie takiej szkoły i umiejętne sterowanie zasobem ludzkim jest to, uważam, taka szkoła stowarzyszeniowa, to znaczy niepubliczna o prawach szkoły publicznej, jest dość dobrym rozwiązaniem i dla uczniów, i dla miejscowości. Jest, ponieważ te uchwały, które tutaj są, dotyczące Złotnik i Chrząstkowa, jest to uchwała likwidacyjna wstępna. Rydzowa, jest to uchwała wstępna, która nie ma nic wspólnego z likwidacją szkół. Jest to jedynie tylko, jakby powiedzieć, rozpoczęcie tych, jakby to powiedzieć, pobudzenie działalności poszczególnych mieszkańców danych wsi do działania, żeby oni w jakiś sposób uruchomili w swoim środowisku działanie, żeby mogli podjąć ostateczną decyzję. Ta decyzja zapadnie w późniejszym terminie, do czego będziemy tutaj zobowiązani, a my, jako wydaje mi się, Rada, niechętnie byśmy chcieli likwidować szkoły czy tego, bo naszym nie jest tutaj jakimś celem likwidowanie lub szkodzenie komukolwiek. Także proszę sobie to wziąć pod uwagę. My, nie wiem jak dojdzie do tego, no bo to nie było jednoznaczne. Jedni się wstrzymywali, drudzy byli za przyjęciem, za likwidacją. Było kilka głosów sprzeciwnych. Rozstrzygnie się to dzisiaj. Ale sprawa, którą poruszył pan wójt, jest dość przez Radę przyjmowana pozytywnie i uważam, że jest słuszna, żebyśmy mogli się przed swoimi wyborcami w jakiś sposób powiedzieć, że nie działamy tylko na szkodę, ale też pozytywnie dla poszczególnych wiosek. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, ja może poproszę o zabranie głosu naszych gości. Może później pani Marysz. Krótkie pytanie. Proszę bardzo, pan Mariusz Kowalec. Wysoka Rado, panowie wójtowie, drodzy goście zebrani tutaj u nas. Dzisiaj będziemy podejmować faktycznie trudną decyzję, na pewno bardzo niepopularną. Tutaj już pan przewodniczący komisji rewizyjnej zaczął ten temat wyjaśniać, ale panie wójcie, żeby było jasne. Dzisiaj podejmujemy decyzję w sprawie zamiaru likwidacji, czyli jeżeli Rada zdecyduje, że te szkoły mają pozostać, temat jest zamknięty. Jeżeli zdecydują, że ten proces ma się rozpocząć, to ten proces się rozpocznie. Wtedy no chyba zacznie się jeszcze może większa rozmowa na argumenty i ewentualnie kiedy będzie następna sesja, która będzie prowadziła do likwidacji. Kwiecień, maj. Prędzej kwiecień. Czyli ewentualnie do kwietnia będzie musiała zapaść decyzja o likwidacji. Czyli to jest jeszcze termin na przesłuchanie różnych argumentów. Bo ja przyznam ze swojej strony, bardzo trudna decyzja, różne, że głosy się słyszy i też na komisji tutaj bardzo jasno zdawałem po prostu znak, jakie mam zdanie. No teraz jeszcze będziemy mieć okazję wysłuchać tutaj argumentów. Być może niektóre nas będą przekonywać, inne może nie. Pan wójt przedstawił swoje, no my teraz będziemy pewnie uważnie przysłuchiwać się przed zabraniem głosu. Dziękuję. Może jeszcze na początku dyskusji bym poprosił panią sekretarz o przedstawienie opinii związków zawodowych. Proszę bardzo, pani sekretarz. Szanowni państwo, otóż procedura dotycząca likwidacji szkół wygląda w ten sposób, że najpierw podejmuje się uchwałę intencyjną. Przed podjęciem uchwały intencyjnej obowiązkiem organu jest zwrócenie się do związków zawodowych, przedstawienie im tejże właśnie tego projektu uchwały, który państwo macie, i związki zawodowe opiniują ten projekt uchwały, mają na to 30 dni. Myśmy wystąpili i otrzymaliśmy taką opinię, wystąpiliśmy pismem w dniu 5 stycznia 2012 roku do Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo takie związki działają na terenie gminy, oddział gmina Mielec,
otrzymaliśmy następujące dwa pisma, czyli dwie opinie w sprawie tych dwóch uchwał, które zostały związkom przedłożone. Pozwolę sobie odczytać. Pan Kazimierz Gartek, wójt gminy Mielec. W odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2012 roku dotyczące uzasadnienia projektu uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie, Zarząd Oddziału ZNP gmina Mielec zapoznał się z treścią projektu uchwały, jego argumentacją, skonfrontował z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, uwzględnił efekty osiągnięcia, sukcesy pedagogiczne i wychowawcze szkoły, opinie nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców uczniów tej placówki i przyjął stanowisko w tej sprawie. Zdecydowanie sprzeciwiamy się likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Uważamy, że argumenty ekonomiczne nie mogą przesądzać o losie tej placówki, która w lokalnym środowisku pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale jest sercem całej społeczności i stanowi jedyne centrum kulturalne w tej okolicy. Specyficzne położenie szkoły na granicach trzech gmin powoduje, że uczęszczają do niej dzieci z Rydzowa, Grzybowa i Rudy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu m.in. rodziców dzieci i mieszkańców tych miejscowości możliwa była rozbudowa i modernizacja szkoły. Obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza 65 uczniów, w tym spora grupa ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Praca w mało licznych klasach pozwala na otoczenie ich szczególną troską i opieką, daje niepowtarzalną okazję do stałej pomocy i bieżącej kontroli. Celowi temu sprzyjają też realizowane projekty, które mają za zadanie wzmocnić kluczowe kompetencje uczniów klas 1-6. W nawiasie zakończenie jednego z nich zaplanowane jest na 31 sierpnia 2013 roku. W ramach ich realizacji zakupiono atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są zarówno w pracy z uczniem zdolnym, jak i z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Szkoła podstawowa w Rydzowie funkcjonuje bez zarzutu. Jest bezpieczna i przyjazna. Posiada certyfikat szkoły bez przemocy, klubu bezpiecznego puchatka. Likwidacja szkoły wymusi naukę w innej placówce, to szczególnie dla najmłodszych, kilkuletnich dzieci wiązać się będzie z ogromnym stresem, koniecznością aklimatyzacji w nowym, obcym dla nich otoczeniu. Perfekcyjnie nawet zorganizowany, bezpłatny, z zagwarantowaną opieką dowóz nie uchroni ich przed skutkami niesprzyjającej aury, a oczekiwanie na przewóz znacznie wydłuży czas pobytu dziecka poza domem rodzinnym. Likwidacja placówki z tak dużymi tradycjami istniejącej od 1911 roku jest procesem nieodwracalnym i spowoduje zaprzepaszczenie dorobku wielu pokoleń lokalnej społeczności. Zarząd oddziału ZNP gminy Mielec zwraca się z prośbą o ponowne rozważenie planowanych działań, których skutki dotkną głównie dzieci. To one poniosą największe konsekwencje zmian, na które nie mają najmniejszego wpływu. Ich przyszłość została podporządkowana tylko i wyłącznie argumentom ekonomicznym. Nie możemy więc pozwolić na takie przedmiotowe traktowanie młodego człowieka. Zarząd oddziału, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani magister Lidia Kutrybała. I druga opinia w sprawie drugiego projektu. W odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2012 roku dotyczące uzasadnienia projektu uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Słodnikach, Zarząd Oddziału ZNP gmina Mielec zapoznał się z treścią projektu uchwały, jego argumentacją, skonfrontował z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, uwzględnił efekty, osiągnięcia, sukcesy pedagogiczne i wychowawcze szkoły, opinie nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców uczniów tej placówki i przyjął stanowisko w tej sprawie. Zdecydowanie sprzeciwiamy się likwidacji Szkoły Podstawowej w Złotnikach. Uważamy, że argumenty ekonomiczne nie mogą przesądzać o losie tej placówki, która w lokalnym środowisku pełni nie tylko funkcję edukacyjną, scala też lokalną społeczność i jest centrum kulturowym. Szkoła Podstawowa w Złotnikach w tym roku obchodzi 142. rocznicę istnienia. Powstała już w czasie zaborów. Przetrwała różne koleje losu, zawsze jednak znajdowano takie rozwiązanie, żeby mogła funkcjonować. Rodzice uczniów oraz mieszkańcy Złotnik aktywnie włączają się w życie placówki, podejmują szereg inicjatyw aktywizujących środowisko. Szkoła to przede wszystkim dzieci, ale również jej pracownicy, którzy całe swoje życie zawodowe związali z gminą Mielec. Obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza 53 uczniów, w tym spora grupa ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Praca w mało licznych klasach pozwala na otoczenie ich
szczególną troską i opieką daje niepowtarzalną okazję do stałej pomocy i bieżącej kontroli. Celowi temu sprzyja też realizowany projekt, który ma za zadanie wzmocnić kluczowe kompetencje uczniów klasy 1-6. W ramach jego realizacji zakupiono atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są zarówno w pracy z uczniem zdolnym, jak i z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Szkoła podstawowa w Złotnikach funkcjonuje bez zarzutu, jest bezpieczna i przyjazna, posiada certyfikat szkoły bez przemocy. Likwidacja szkoły wymusi naukę w innej placówce, co szczególnie dla najmłodszych, kilkuletnich dzieci wiązać się będzie z ogromnym stresem, koniecznością aklimatyzacji w nowym, obcym dla nich otoczeniu. Perfekcyjnie nawet zorganizowany bezpłatny, z zagwarantowaną opieką dowóz nie uchroni ich przed skutkami niesprzyjającej aury, a oczekiwanie na przewóz znacznie wydłuży czas pobytu dziecka poza domem rodzinnym. Zarząd ZNP gminy Mielec apeluje o chwilę refleksji, o poszukiwanie innych rozwiązań. Młody człowiek, jego rozwój i wykształcenie powinno być priorytetem dla władz samorządowych. Likwidacja szkoły w każdym przypadku jest równoważna z degradacją społeczności lokalnej, na co nie możemy wyrazić zgody. Za zarząd oddziału, prezes oddziału ZNP, pani magister Lidia Potrybała. Dziękuję bardzo, pani sekretarz. Wiem, że na sali jest pani Lidia Kutrybała, prezes oddziału ZNP gminy Mielec. Czy zechciałaby może zabrać głos jeszcze? Coś dodać do tych opinii? Bardzo proszę. Prezes Jadwigi Korzyt i pani prezes, członka zarządu, pani prezes ogniska Aliny Pogody. Reprezentujemy oddział ZNP gminy Mielec. I tak jak już pani sekretarz powiedziała, wyraziliśmy jako zarząd oddziału swoje stanowisko dotyczące likwidacji szkół. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tej decyzji. I jeszcze raz gorąco apelujemy tutaj do wszystkich radnych o to, aby naprawdę zastanowić się nad innymi wariantami, poszukać tych innych możliwości, o których wspomniał przewodniczący pan Stefan Komisji Rewizyjnej. Uważamy, że taki dorobek, mimo tutaj naprawdę słusznych argumentów, bo nie ulega wątpliwości, że to są słuszne argumenty ekonomiczne, my się im nie sprzeciwiamy i wręcz uważamy, że tutaj zarówno pan wójt i cała rada stara się o to, aby gmina funkcjonowała jak należy, aby tutaj samorząd dokładał jak największych starań i aby ta nasza oświata osiągała te zadowalające rezultaty. Jednak mamy też na względzie to dobro dzieci. Dziecka, które, tak jak napisaliśmy tutaj w piśmie, nie może samo przemówić w tym momencie, czy się obronić. Ale są przedstawiciele z nami rodziców, są dyrektorzy tutaj szkół, są nauczyciele, którzy będą wypowiadać się już na temat tych konkretnych dwóch placówek. Uważamy, że wychowanie dziecka w swoim środowisku to jest ten najważniejszy taki priorytet, cel nadrzędny. Dziecka, które czuje się bezpieczne, które jest otoczone troską najbliższych, ale i całego grona oraz nauczycieli. Dziecka, do którego można w każdej chwili dotrzeć z pomocą, którego można wspierać w tych różnych okolicznościach. I względy finansowe na pewno tu będą decydujące. Jednak niezaprzeczalny dorobek tych placówek musi być takim priorytetem najważniejszym i radni muszą wziąć to pod uwagę, że to są dzieci, to są rodzice, to są nauczyciele, to są pracownicy, którzy właśnie ten swój los związali z gminą Mielec. To są osoby, dla których no nie tylko pieniądze są najważniejsze, ale wykształcenie tego młodego człowieka. Człowieka, który ma mieć poczucie tej swojej przynależności do danej miejscowości. Ono na pewno zostałoby otoczone, to dziecko w innej placówce, też szczególną troską i
opieką. Jednak jest to przeogromne zderzenie się już z innym środowiskiem. Ten stres, który pociąga za sobą te najprzeróżniejsze konsekwencje. W tym momencie nie będę też wypowiadać się o staminach, bo za chwileczkę wręczy mnie tutaj koleżanka, pani Alina Pogoda, i odniesie się do właśnie tych różnych takich tabel. Nie one są istotne, bo proszę Państwa, one nie odzwierciedlają tej naszej sytuacji. Ale no, ja mówię, nie będę rozwodzić na temat statusu teraz nauczyciela, bo nie temu jest poświęcona ta nasza dzisiejsza sesja. Poświęcona jest konkretnie tym dwóm placówkom, zamiarowi ich likwidacji. A my jako tutaj członkowie zarządu całym sercem wspieramy rodziców, uczniów, dyrekcję szkoły i nauczycieli. Apelujemy do radnych o to, aby rozważnie podejmować decyzje, o to, aby naprawdę zastanowić się przed już tutaj podjęciem tej ostatecznej. Podczas licznych spotkań odbywały się spotkania, zebrania, dyskutowaliśmy wiele, padały najprzeróżniejsze argumenty zarówno z naszej strony, jak i z drugiej. No, chciałabym w tym momencie tutaj powielać. No, niektóre zostały wyszczególnione w tym piśmie, uwzględnione. Oczywiście nie wszystkie. Ale sądzę, że każdy, kto związany jest tutaj z konkretnymi tymi miejscowościami, z tą naszą gminą Mielec, kto rzeczywiście patrzy sercem, a nie tylko przez pryzmat pieniędzy, będzie miał na uwadze tutaj podjęcie takiej właściwej decyzji. Na tyle na razie na wstępie, a proszę koleżankę. Dziękuję bardzo, pani prezes. Proszę bliżej. Proszę bliżej, proszę się przedstawić. Jestem nauczycielem, jestem też mieszkanką Rydzowa. Ja chciałabym zwrócić tylko jedną uwagę tutaj właśnie na te staminy. Staminy to tylko nie mówcie cytaty, szanowni radni. Te staminy nie są adekwatne do tego, co, jak pracują dzieci, do tego, jak my pracujemy. To nieprawda, że my pracujemy mniej. Nasza praca, nasza opieka do tych 30 uczniów jest taka sama jak i do nauczyciela, który ma 20 uczniów. My też musimy się przygotować do tej pracy. My musimy poprawić te zeszyty. Tutaj koleżanka powiedziała, każde dziecko jest objęte jak gdyby indywidualną pracą. A jeżeli nasze wyniki są takie, jakie są, to cyferki to są cyferki. Pan Wójt powiedział tutaj, że dzieci mają dysfunkcję. U nas w szkole właśnie jest bardzo dużo dzieci takich. Nie tylko jeżeli mają problemy z nauką, ale są także dzieci, które mają problemy wychowawcze. Musimy do każdego dziecka podejść indywidualnie. I to nie jest miarodajny wynik. To jest czwarty stanik, a więc nasz czwarty stanik jest dobry stanik. To jest niezajęta. Inne szkoły mają wyższe staniny. Zgadzamy się z tym, ale proszę wziąć też pod uwagę nasze dzieci tutaj. Jeżeli chodzi o kartę nauczyciela, widzicie, jako nauczyciela małych szkół mamy mały wpływ na to, co się dzieje tam w szkole. Pan mój pierwszy ostatni wędrę, że pan właśnie chciałby, żeby coś w tym, tak jak w tym momencie zmienić. Co jeszcze nie mogę powiedzieć? No cały czas tutaj mówimy, że pieniądze i pieniądze, no proszę, naprawdę już docenimy to, że na nasze oświatę gmina przeznacza bardzo dużo pieniędzy. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ale proszę wziąć pod uwagę dobro dziecka, które będzie musiało stać rano, będzie musiało oprócz tych 2 kilometrów do mostka, będzie musiało też na piechotę, a później jeszcze będzie musiało 7 kilometrów przyjechać autobus. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Się zaczynała dać głos, nie wiem, jak będzie data. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Nie mogę się nie odnieść do słowa człowieka, co pan tutaj przedstawił. Będzie głośny, tylko
Po pierwsze, powiedział Pan o dzieciach, które są w naszym obwodzie i które powinny się pozyskać. Nasza miejscowość jest taką miejscowością też specyficzną, jak z pewnością każda ma swoje specyficzne cechy. Znajdujemy się blisko Mielca. Rodzice mają tę możliwość, że mogą dzieci posłać do Mielca, szczególnie w tej sytuacji, gdy w szkole nie było świetlicy, a rodzice pracowali, więc oczywistą rzeczą jest, że chcieli zapewnić tę opiekę dzieciom na świetlicy. Część naszej miejscowości to tak zwana kolonia, która zwyczajem już wielu lat, zwyczajem kościelnym, parafialnym, uczęszcza do szkoły w Chorzelowie, bo tam jest im bliżej i tam są zżyci właśnie z tamtą parafią. Jeżeli chodzi o liczebność naszego obwodu, wcale to nie jest tak tragicznie, że dzieci uciekają od nas do Mielca, bo tych dzieci mamy tylko 8. I są to poszczególne, każda rodzina to jest szczególny przypadek, z każdą rodziną rozmawiałam. Każdy przypadek bardzo rozumie, bo jest uzasadniony innymi względami, nie tylko tym, że nasza szkoła jest gorsza i dlatego wolą oddać dzieci do szkoły lepszej. Z tej liczby naszej 12 dzieci chodzi do szkoły do Chorzelowa, więc te pieniądze, które z subwencji powinny być dla naszej szkoły, są także w naszej gminie, więc no, też można powiedzieć, że pieniądze z naszych dzieci wzbogacają subwencje naszej gminy. No niestety dużo dzieci urodzonych jest za granicą i mieszka za granicą. Na te dzieci wpływu nie mamy, bo są poza naszymi możliwościami negocjacyjnymi. To pierwsza informacja, że nie jest tak, że dzieci, nie rodzice nie liczą się z osiągnięciami naszej szkoły i wywożą dzieci do Mielca poza Mielec. Następny punkt. No to te właśnie nieszczęsne staniny. Ci z Państwa, którzy nie jesteście związani z oświatą, może nie macie takiego jasnego wytłumaczenia oceny szkoły, jeżeli chodzi o pracę określaną tylko mianem egzaminu, mianem sprawdzianu. Jest to tylko jeden z aspektów oceny pracy szkoły. Aspekt, który jest otrzymywany w wyniku pracy dziecka jednego dnia. W zależności od tego, jaki dzień miał wtedy, jakiej dyspozycji psychicznej, jakiej dyspozycji intelektualnej był, ten efekt jest taki. Jest niezaprzeczalny, że taki sprawdzian piszą uczniowie w całej Polsce, w jednym terminie, więc jest to miarodajne i porównywalne. Ale na pracę szkoły należy patrzeć także i z wielu innych aspektów, nie tylko tego jednego. Ale nawet oceniając te staniny, o których tutaj Pan Wójt powiedział. No, każdy człowiek interpretuje wszystko na swoją korzyść. I temu się nie dziwię. Cieszymy się bardzo, że nasza gmina ma takie bardzo wysokie wyniki w skali ogólnopolskiej, w skali naszej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. I zdajecie sobie Państwo sprawę, że w każdych zawodach, w których występujemy, są ci, którzy są pierwsi, są ci, którzy są ostatni. Ale gdyby nawet przeprowadził po raz drugi takie zawody, w których braliby udział tylko ci ostatni, a doszłyby do nich inne osoby, to nie wiadomo, czy ci, którzy są ostatni, nie byliby teraz pierwsi, drudzy, trzeci, nie osiągnęliby sukcesu. Następna rzecz. Podał Pan w punktach sumę z 5 lat. To egzamin jest od roku 2002, więc no tak może nawet sprawiedliwiej by było dla nas, dla złotych, gdyby ta ocena była z 10 lat, bo akurat nie te staniny z pierwszych lat mamy zdecydowanie wyższe, no ale jest to porównanie z 5 lat. Patrząc na te staniny, proszę zauważyć, że są szkoły małe, tak jak szkoła w Chrząstowie, która ma genialne wyniki. Bardzo się z tego cieszę. Ale są też szkoły duże, które niekoniecznie możemy je oceniać, że pracują źle, a wyniki mają słabsze. Są szkoły małe, które też mają słabsze wyniki. Więc jest to ewidentnym przykładem na to, że wyniki naszej pracy zależą od tego, jakie mamy dzieci.
tak jak znalazłam takie porównanie, że szkoła podstawowa to nie jest miejsce na wyścig szczurów. To jest miejsce, gdzie dziecko powinno uczyć się na miarę swoich możliwości. I jeszcze jedno podsumowanie. Skoro nasza szkoła zdobyła 27 punktów, dzieląc to na 5 lat, otrzymujemy 5 coś tam z przecinkiem, a więc jest to stanin szósty. Stanin szósty w skali ogólnopolskiej to jest stanin powyżej średniej. Proszę Państwa, wyniki naszej gminy są wspaniałe, ale no nie możemy powiedzieć, że ostatnia szkoła, czy przedostatnia szkoła w naszej gminie, to jest najniższy wynik. To jest najniższy wynik w naszej gminie, ale nie jest najniższy wynik w skali ogólnopolskiej. Jeżeli stanów jest 9, a my mamy stanin 6, czyli powyżej średniej, to należy się tylko cieszyć. I nie można tego przepuwać jako coś, co jest złe. I proszę się też zastanowić, czy to, że my mamy stanin średni, jeżeli pójdziemy do szkoły, która osiąga wyniki wspaniałe i stanin wyższy, najwyższy, czy to od razu będzie znaczyło, że nasze dzieci będą zdecydowanie mądrzejsze i zdecydowanie poprawią się ich możliwości intelektualne? Czy może się okazać, że właśnie te dzieci, z którymi specjalnie pracujemy, mają doświadczenia z porady, w innym środowisku zablokują się jeszcze bardziej i wprost przeciwnie, będą miały jeszcze bardziej utrudniony dostęp do właściwego, pełnego rozwoju. Więc to też jest takie, moim zdaniem, przekłamanie. Poza tym, no patrząc tutaj na te wyniki staninowe, popatrzmy, że zdarza się tak, że szkoła w jednym roku osiąga stanin 4, a rok poprzedni ma stanin 8. Więc co to znaczy, że w tym roku nauczyciele wspaniale pracowali z tą 6 dzieci, a w następnym roku powiedzieli, już teraz nie pracujemy? Proszę popatrzeć, że szkoła, która w jednym roku ma odwrotny stanin 9, w następnym ma stanin 4. Więc to jest po raz kolejny, powtarzam, jest to dowód na to, że w każdym roku pracujemy z poszczególną grupą dzieci. I fakt, że szkoła osiąga takie czy takie wyniki, zależy naprawdę zdecydowanie od możliwości dzieci. Nauczyciele w naszej gminie, w naszej szkole są w pełni poświęceni pracy dzieciom i nie ma brakorobów, tak jak odczuwamy w pewnym kontekście, że jesteśmy traktowani. Jeszcze jeden bardzo niesprawiedliwy osąd, do którego muszę się odnieść. Praca nauczyciela w małej szkole jest nierówna pracy nauczyciela w szkole dużej. Proszę Państwa, gdyby mi tak przyszło mniej więcej określić zakres pracy szkoły podstawowej, powiedziałabym, że 2/3 pracy szkoły to jest praca dydaktyczna, obowiązkowa, spisana zgodnie z siatką godzin. Natomiast 1/3, czyli bardzo dużo, to jest cała praca społeczna, to jest cała praca środowiskowa, praca w środowisku i ze środowiskiem. I proszę sobie teraz tak pomyśleć. Jeżeli jest szkoła duża, nauczycieli jest 40, dzieci jest 150, to czas na zajęcia pozadydaktyczne, pozaszkolne, przeznaczony i wkład pracy takiego nauczyciela jest zdecydowanie mniejszy. To tak obrazowo powiem, że klasa druga A przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Pani X. Święto Niepodległości przygotowuje klasa 6 C i Pani Y. I zdarza się, że ta klasa, ten zespół klasowy, 20-osobowy i ta Pani X przygotowuje następną uroczystość środowiskową dopiero za 2, za 3 lata. A w przypadku naszych małych szkół, te 50 dzieci i te 11 nauczycieli opracowuje wszystkie sprawy środowiskowe w każdym roku, no i cały czas, więc nie można też oceniać pracy nauczyciela tylko no dobrze wam jest, macie 7 dzieci, 6 dzieci i co się odenerwujecie? Mniej zeszytów poprawiamy, mamy pracę mniej nerwową w zespole,
ale absolutnie nie jest powiedziane, że jest to praca mniej stresująca, mniej obowiązkowa i mniej wkładu pracy wymagająca od nauczyciela. Następna sprawa, którą chciałabym poruszyć. Jest nam ogromnie przykro, że sprawę dotyczącą likwidacji szkoły podejmujecie Państwo, dyskusję nad tą sprawą podejmujecie w tym roku, w którym akurat nie nam dwóm szkołom udało się pozyskać środki unijne. I tak zawsze jesteśmy traktowani, że do nas bardzo dużo się dokłada, że powinniśmy szukać, pozyskiwać. I wspaniale się trafiło, że na tak ogromną liczbę wniosków konkursowych unijnych nasze dwie szkoły znalazły się wśród tych chyba 8, które to dofinansowanie dostały. I dzięki temu nasze dzieci mogą skorzystać z tej doskonałej, wspaniałej szansy i korzystają. Moja szkoła jest w tej lepszej sytuacji, że program zaplanowaliśmy na jeden rok i zdążymy te pieniążki wykorzystać w pełni. Z wszystkich zajęć dzieci zdążą skorzystać. Szkoła tutaj w Rydzowie ma dylemat, bo ma na 2 lata, więc to jest takie ucięcie czegoś, co się planowało na pół. Następna sprawa dotycząca właśnie tych spraw niżu demokratycznego. Proszę Państwa, taka refleksja zbliżyła się we mnie. Mówimy o problemie niżu demokratycznego, czyli o tym, że jest mało dzieci. Jest to problem całej Polski, nie jest to problem tylko nasz, ale całej Polski. Dziwimy się temu, że rodziny decydują się na przyjęcie tylko jednego dziecka, na ewentualny dwóch. Jeżeli sprawa ta nie dotyczy bezpośrednio nas, to przypuszczam, że każdy z nas osądza to negatywnie i mówi tak, no cóż to za rodzina, że ograniczają się do jednego dziecka. Są wygodniccy, nie stać ich na poświęcenie. Czy naprawdę są tacy biedni, że nie przyjęliby więcej dzieci, bo tych dzieci nam potrzeba. Mówię, oceniamy tak, jeżeli to tylko nas nie dotyczy. Proszę Państwa, w dawnych czasach, przy latach 70., 80. niekoniecznie było lepiej, a rodziny były liczniejsze. Rodzina odbierała sobie od ust to, co było, mogło być luksusem, że tak się wyrażę, żeby zapewnić tym dzieciom wychowanie i byt. Nasze dzieci wychowane w takich rodzinach mamy obecnie teraz jako ludzie, są to ludzie dorośli. Są społecznie zaangażowani, są przygotowani do życia w społeczeństwie, są solidarni, rozumieją potrzeby poświęcenia się. Teraz w rodzinach, które mają jedno czy dwoje dzieci, następują problemy innego rodzaju. Dziecko takie, żeby nie było egoistą, żeby uczyło się żyć w społeczeństwie, musi liczyć na szkołę. I szkoła przejmuje tę funkcję rodziny, funkcję uspołecznienia. Proszę Państwa, jeżeli takie uspołecznienie następuje w mniejszej grupie, takiej jakiej są w naszych małych szkołach, są to warunki zbliżone do warunków rodziny. Jeżeli jest to w dużej grupie, jest to już mniej korzystne, jeżeli w sytuacji takiej, na którą nie byśmy wpływ i moglibyśmy mieć. Teraz porównajmy naszą gminę. Nasza gmina to też taka rodzina. No, nasza rodzina liczy 9 dzieci. I gdybyśmy tę rodzinę zakładali w czasach obecnych, z pewnością mielibyśmy 2 dzieci. Jedno dziecko po jednej stronie Wisłowi, drugie dziecko po drugiej stronie Wisłowi i stać by nas było na wszystko inne. Niestety, a może na szczęście, te 9 szkół powstało, no jak tutaj się dowiadujemy, ponad 100 lat temu. Teraz pozostał nam problem, co zrobić z 2 dzieci takich najmniejszych, najmniej sprawnych w ocenie niektórych z Państwa. Jak tu się ich pozbyć? Czy to oddać na wychowanie do cioci? Tylko jak to tym dzieciom teraz powiedzieć, że skoro jesteście najmniejsze, skoro jesteście no, nie bardzo potrzebne, no, musicie się wychowywać w troszeczkę innych zajęć. Problem niżu demograficznego nie jest problemem dzisiejszym.
bo nasze szkoły zawsze były szkołami najmniejszymi. Jak sięgam do dokumentów mojej szkoły, klasy, obecnie mamy klasy średnio 7-osobowe, ale w poprzednich latach było 8 dzieci, 10, 12, więc nie jest to aż tak drastyczna różnica w liczebności dzieci. Ale jednak w tamtych czasach, i gdyby w tamtych czasach tylko warunki ekonomiczne decydowały o istnieniu naszych szkół, no to oczywiście dawno by tych szkół nie było. Szukano różnych rozwiązań, różnych wzmocnień i tak jak w każdej normalnej rodzinie starano się, aby takie małe szkoły również istniały. I jeszcze tutaj chciałam tak apelować do Państwa radnych. Państwo radni zostaliście wybrani głosami swoich wyborców na okres 4 lat. Czy to dużo, czy mało, to różnie można ocenić. I w dniu dzisiejszym przez jedno podniesienie ręki będziecie Państwo mogli zadecydować, czy to podniesienie ręki przekreśli pracę setek rąk ludzi, którzy przez ubiegłe lata budowali, tworzyli, troszczyli się, zabiegali o szkoły, które są sercem każdej małej ojczyzny naszej gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor szkoły z Rydzowa. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jestem dyrektorem szkoły podstawowej w Rydzowie już ponad roku. I odkąd objęłam to stanowisko, słyszałam dwa głosy. Jeden głos to taki, że to jest szkoła, do której dużo się dopłaca. Natomiast z drugiej strony słyszałam głosy ze środowiska lokalnego, nasza szkoła, nasza duma. I oczywiście muszę tu podkreślić, że to nie są tylko głosy z samego Rydzowa, tylko z trzech miejscowości, w których dzieci uczęszczają do naszej szkoły. Od samego początku, żeby jak najlepiej spełniać swoją funkcję, szukaliśmy wspólnie przeróżnych rozwiązań, ażeby obniżyć koszty utrzymania szkoły. Między innymi szukaliśmy takiego sposobu, żeby powołać klasy integracyjne w naszej szkole, ale ze względu na to, że znowu trzeba byłoby dołożyć mnóstwo pieniędzy, żeby zaadoptować budynek i dowozić takie dzieci, przede wszystkim też otrzymać zgodę rodziców tychże dzieci, które posiadają różnego rodzaju orzeczenia, czyli specyficzne trudności w uczeniu się, wiązałoby się z tym, że te dzieci należałoby też oderwać ze swoich macierzystych szkół i ze swoich lokalnych środowisk. Więc podjęliśmy poszukiwania w innym kierunku, ażeby obniżyć te potrzeby z budżetu i swoje siły skupiliśmy na zdobyciu dofinansowania pozabudżetowe, czyli dotacja unijna w ramach programu PROKL. I od września realizujemy projekt unijny Szansa na lepsze jutro. Może ja nie będę tutaj teraz rozwodziła się, jakie są zadania i cele tego projektu, ale myślę, że realizacja tego projektu znacznie poprawi jakość edukacji w naszej szkole i sprawi, że nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, bo to jest naprawdę bardzo dobra szkoła, a dzieci są wspaniałe. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Państwa radnych, żeby przede wszystkim zabezpieczyć dobro dzieci, ponieważ dzieci są tutaj najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę bardzo, pan Daniel Pogoda. Ja trochę nawiążę do moich przedmówczyń, większość rzeczy już powiedziałem, co chciałem powiedzieć, ale podczas takiego tutaj trochę żonglowania dobrem dzieci na przemian ze staninami i innymi rzeczami, prosiłbym, państwo radni, nie zapomnieli również o nas jako mieszkańcach. Ja już jestem w zasadzie przedstawicielem mieszkańców, bo moje dziecko chodzi do 6 klasy i w zasadzie już go likwidacja z szkoły w jakiś sposób nie dotyczy. Ale dotyczy mnie. Dotyczy mnie i takich jak ja. Szkoła to nie tylko. To nie tylko szkoła jako taka. Dla nas ośrodek kulturalny. Jedyny w naszej okolicy. Szkoła w Rydzowie ma specyficzne położenie. W ogóle Rydzów ma specyficzne położenie. Nie łączymy się z żadną inną miejscowością tak naprawdę. Jesteśmy wyodrębnieni. I wśród różnych pomysłów na kontynuację edukacji, kontynuację
tego procesu edukacji w Rydzowie i utrzymania tam szkoły, no brakuje jednego w tym wszystkim, że ta szkoła powstanie taka jest i taką byśmy chcieli ją widzieć. Naszym wnioskiem jest to, że podtrzymuje jednak stanowisko, że chcielibyśmy utrzymanie szkoły w takim kształcie, jakim jest. Ona jest dobrze funkcjonuje i dla nas bardzo dobra. Natomiast mamy świadomość, że gmina dokłada do szkoły, że to są jakieś wielkie koszty, że to są koszty, no wielkie lub niewielkie, nie wiem. Kwota w okolicy 200 tysięcy, która jest dokładana do szkoły, to w budżecie gminy nie stanowi jakiegoś olbrzymiego problemu, tak mi się wydaje, bo ale to później może, no właśnie nawiążę do kosztów, które pan wójt wymienił. I oczywiście są inne rozwiązania, zgadzam się. Czy ktoś zapyta, czy jesteście gotowi na założenie stowarzyszenia? Tak, jak najbardziej, stowarzyszenia tak, ale czy jesteśmy gotowi na przyjęcie szkoły w tym roku? Nie, absolutnie powiem nie. W tych warunkach, jakich jesteśmy, nie jesteśmy w stanie przyjąć szkoły, bo są pewne rzeczy, które spowodują, że działanie tego stowarzyszenia to będzie taki trochę, jak to określiłem, skok na bungee bez odmierzania liny. Dlatego, że po pierwsze, nie jesteśmy pewni, że mamy zabezpieczone środki na działalność od września do końca roku, bo uchwała o działaniu stowarzyszenia zobowiązuje do zgłoszenia rok wcześniej ilości dzieci do tego, żeby subwencja mogła być przekazana szkole. Druga rzecz, nie jesteśmy pewni w 100%, że budynek wraz z wyposażeniem będziemy mogli przejąć. Nie jesteśmy również pewni tego, że co będzie konieczne. Gmina musiałaby nam udzielić jednak finansowego jakiegoś wsparcia, choćby na, nie wiem, wstępny, dwuletni czy jakiś tam okres ogrzewania szkoły, no jakieś, nie wiem, bieżące remonty. Skoro budżet gminy nie jest w stanie, budżet szkoły się nie zamyka z subwencji, to jak się ma zawód stowarzyszenie? Owszem, możemy zatrudnić, może stowarzyszenie zatrudnić nauczycieli młodych, jak to pan by określił, energicznych, za marne pieniądze. I tam będzie rotacja. Ona w przypadku stowarzyszenia jest niejako dobra, a w przypadku, jak było powiedziane, szkół publicznych, ona jest zła, więc coś tutaj nie gra. Nie mówię, że tego się nie da zrobić, ale chyba w tym roku się to po prostu zrobić nie da. I jeżeli decyzja będzie taka, że szkoła będzie miała być zlikwidowana, to ona przestanie istnieć. Nie dam rady tego poprowadzić. Być może moglibyśmy się spotkać jeszcze z radnymi, przedyskutować. Ja bym proponował ewentualnie coś takiego, tylko na to musimy sobie dać czas, żeby po prostu podjąć jakąś uchwałę intencyjną, nie wiem, może konkretną na te tematy, które poruszam, czyli zabezpieczenia środków, przekazania budynku, pomocy jakiejś finansowej. To musi być proces, to nie jest skok, że już weźcie sobie szkołę i róbcie sobie z nią co chcecie. Bo wtedy my się czujemy troszkę tak jakby zmarginalizowani. Przecież budżet gminy tworzymy wspólnie i wszyscy jednak z niego korzystają, a my jakoś wtedy nie możemy korzystać. To są takie pewne rzeczy, które może pytanie do pana wieka, bo to pewne rzeczy mnie zdziwiły, że szkoły kosztują dodatkowo w budżet gminy 5 milionów złotych, to skoro szkoła w Rydzowie bieżących takich wydatków ma około 200 tysięcy dotacji. Edukacja. A ja rozumiem, że remont, no niestety remonty będą dalej musiały być kontynuowane i co by się z tym budynkiem nie stało? To gminy to jest jednak budynek gminy, więc no można to w ten sposób ująć, ale to jest jednak budynek ciągle budynek gminy. Poza tym, tak jak powiedziałem, wydano się ośrodek kultury. Gmina, jak z tego co wiem, dotuje ośrodki kultury, pieniądze sporo kosztują. Może część, no można uznać, że jest to jednak część też ważna dla nas i też jest jakimś ośrodkiem kultury. Reszta w zasadzie została powiedziana, bo tu chciałem nawiązać do staninów, do obciążenia nauczyciela. Mówiąc o obciążeniu takim czy innym, czy większej lub mniejszej ilości dzieci, myślę, że powiedzmy, tutaj na tym gruncie płaca urzędnika też nie zależy od tego, ile ludzi do urzędnika przychodzi, więc to tak nie do końca jest, że jeden pracuje ciężej, drugi mi, to trzeba mu na przykład mniej płacić. I tutaj się zgadzam z panem wójtem o przegięcie trasowe, że rada jest grabarzem gminy, z tym się nie, z takimi określami się nie zgadzam, to są określenia krzywdzące mocno. To tak na koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu panią Marię Napieracz, radną Rady Powiatu Mieleckiego. Szanowni Państwo, dzień dobry. Myślę, że Państwo otrzymaliście apel parlamentarzystów i samorządowców. Niemniej jednak wolny skrócony, planując czas Państwa, pozwolę sobie go odczytać, a również do kilku zadań się ustosunkować.
apel parlamentarzystów i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości powiatu mieleckiego. Szanowni Państwo, my parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości powiatu mieleckiego zwracamy się do wójtów i rady z apelem o rozwagę w zakresie podejmowania decyzji dotyczącej likwidacji szkół w Waszych gminach. Aktualnie w gminach powiatu mieleckiego mamy do czynienia z nową i niepokojącą falą planu, gdzie oprócz zamknięcia placówek w Rydzowie i Złotnikach, gmina Mielec, zamknięta ma zostać także szkoła w Górkach, gmina Borowa. Obecna rzeczywistość Wolnej Rzeczpospolitej w zakresie likwidowania szkół budzi zrozumiały niepokój i opór środowisk lokalnych. I szkoła podstawowa w Rydzowie, rok założenia 1911, w Górkach 1889, w Złotnikach 1869. Jak widać, każda z tych szkół ma niezwykłą historię, sięgającą nawet XIX wieku. Każda jest instytucją służącą mieszkańcom, wychowującą, przygotowującą do życia we własnym środowisku, umożliwiającą znalezienie życzonej szansy blisko domu. W ramach przeprowadzonych dotychczas konsultacji zgłoszono szereg argumentów, niektóre były tutaj poruszane, które naszym zdaniem wymagają ponownej analizy. I ja je wszystkie jeszcze raz przytoczę. Szkoły działają w budynkach po remoncie, są świetnie wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. W szkołach realizowane są w tej chwili projekty unijne i jest to szansa dla uczniów, aby wzrosł ich poziom nauczania i kształcenia. Oprócz lekcji odbywają się liczne zajęcia dodatkowe, pozwalające dzieciom rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, rozwijać wiedzę m.in. z dziedziny matematyczno-przyrodniczej czy nauki języka angielskiego. Działalność edukacyjna prowadzona jest na wysokim poziomie, o czym świadczą uzyskiwane bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody i puchary zdobywane przez uczniów w zawodach i konkursach międzyszkolnych. Dzięki lokalizacji szkoły blisko domu rodzinnego, dzieci i bezpośredniemu kontaktowi z rodzicami, szkoła dobrze zna środowisko uczniów, co skutkuje brakiem problemów wychowawczych w placówkach. Szkoły współpracują z miejscowymi parafiami, od wielu lat nauczyciele religii przygotowują w ratuszeniu różne uroczystości środowiskowe. Szkoła to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą bezpiecznie spędzać czas wolny w okresie ferii zimowych czy wakacji. W ramach wolontariatu nauczyciele prowadzą opiekę świetlicową. Szkoły są jedynymi lokalnymi ośrodkami kulturowo-edukacyjnymi, zamykając je, pozbawiamy mieszkańców miejsca do wspólnych spotkań, kultywowania tradycji i zwyczajów, czyli pielęgnowania małej ojczyzny. Przeczytam tylko listę osób popierających i króciutko jeszcze. Pan Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego, Władysław Orpen, senator RP, Krzysztof Popiołek, senator RP, Fryderyka Pinos, radny poseł RP, Fryderyka Pinos, radny sejmiku wojewódzkiego, Mariana Kieradżana, powiatu mieleckiego, Waldemar Barnaś, radny powiatu mieleckiego, Andrzej Osnowski, radny powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła, radny powiatu mieleckiego, Robert Pluta, radny powiatu mieleckiego, Stanisław Głodzik, radny powiatu mieleckiego, Stanisław Kadan, radny powiatu mieleckiego, Michał Duszkiewicz, radny powiatu mieleckiego. I kilka uwag. Jeżeli chodzi o dobro dziecka, jeżeli ekonomia bierze górę nad dobrem dziecka, to w tym momencie to dziecko jest grane z kąpielą. A tutaj, w tym przypadku, ekonomia bierze górę nad dobrem dziecka, bo narażają dzieci na dojazd, najmłodsze dzieci, na dowóz, na dodatkowe trudności. Pobieranie nauki, nauki, która jest zagwarantowana w Konstytucji dla dzieci, jest to dodatkowe obciążenie. I jest to wylewanie dziecka z kąpielą. Tu nie chodzi o dobro dziecka. Następna sprawa. Jeżeli chodzi o staniny, dlaczego, panie wójcie, jest to argument, skoro tam jest szkoła bardzo duża, osiąga najniższe staniny, bo do 30 liczyć każdy umie i nie jest to argument do jej zlikwidowania. Kolejna sprawa. Fundacje i stowarzyszenia. Jeżeli te fundacje i stowarzyszenia są w polskich rękach, w rękach ludzi, gdyż mają wartości moralne i te wartości przedstawiają, to mamy gwarancję, że kształcenie w tych szkołach będzie polskie. A jeżeli to będą fundacje, stowarzyszenia spoza terenu, jaką mamy gwarancję, że tam będą wartości nasze, chrześcijańskie, polskie? Oświata to bardzo ważna dziedzina gospodarki, bardzo ważna dziedzina Polski. Zostały sprzedane gałęzie narodowe, a oświata jest tą dziedziną narodową, która powinna być uzależniona i zależeć, powinna bezpośrednio podlegać Polsce, polskiemu rządowi, nie stowarzyszeniom i nie fundacjom.
bo nie wiemy, jaki los czeka dzieci, które będą w szkołach prowadzonych przez Fundację Stowarzyszenia. Ja rozumiem, że ta Fundacja Stowarzyszenia, które powstanie, będzie lokalne, będziemy znać ludzi, którzy prowadzą i tak dalej, ale to w każdej chwili może się wymknąć spod kontroli. Kolejna sprawa. Pan przewodniczący powiedział, że to jest tylko uchwała intencyjna, wstępna. Proszę pana, to są otwarte drzwi do likwidacji szkoły. Powiedzmy to otwarcie. Jeżeli nie będzie tej uchwały, nie będzie i kolejnej. A jeżeli będzie ta uchwała, to jest pierwsza przegrana mieszkańców. To jest jasno postawiona sprawa. O wybory. Pan Wójt dużo mówił o wyborcach, że wyborcy nas liczą. Tu macie swoich wyborców. Tu macie swoich wyborców, szanowni państwo. I apeluję do rady. Apeluję w imieniu wszystkich, którzy podpisali ten apel. Apeluję do rady o rozważne podnoszenie ręki. To są ludzie, którzy was wybrali. Nie inni, tylko właśnie my, mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana zastępcę wójta Grzegorza Maja. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów w kontekście tych wypowiedzi, które tutaj padły na tej sali i myślę, że z jednej rzeczy na pewno możemy być zadowoleni, że do tej pory ta dyskusja jest dyskusją na argumenty. Że zgadzamy się co do jednej rzeczy, że nikt nie chce dlatego, że taka jest jego fanaberia, wymysł czy pomysł zlikwidować szkołę. Tylko, że do tego, do takiej decyzji, czy do szukania rozwiązań, jak zreformować edukację, zmusiła nas sytuacja, która jest od nas niezależna. Takie było, jak może niektórzy pamiętają, uczyliśmy się na historii, jeszcze takie powiedzenie z czasów carskich, że car dobry, tylko bojarzy źli. To trochę mamy podobną sytuację teraz, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szkolnictwie, nie tylko w naszej gminie, ale na terenie całej Polski. Bo jeżeli chodzi o uchwały intencyjne, już wiemy, że ponad 400 będzie podejmowanych w całej Polsce, a planowanych jest przynajmniej drugie tyle. Więc około 1000 szkół będzie przychodzić w Polsce podobną procedurę, o jakiej tutaj rozmawiamy. Możemy dyskutować o różnych rzeczach, tylko niestety fakty są dosyć bezlitosne. I mówiąc o tej sytuacji ogólnopolskiej, warto popatrzeć na naszą gminę, gdzie mamy 10 milionów subwencji, gdzie w praktyce ustawy, w praktyce systemu oświaty ta subwencja powinna wykształcić na kształcenie dzieci. A dzisiaj widzimy, że te 10 milionów, 10,5 miliona złotych, 10,700 to są wyłącznie wynagrodzenia nauczycieli. To nie jest wina tych nauczycieli ze Złotnik, znaczy tych nauczycieli z Rydzowa, że została uchwalona karta nauczyciela i ona ma takie, a nie inne postanowienie. To nie jest wina tych nauczycieli, że nikt się nie zastanowił z parlamentarzystów, którzy dzisiaj piszą do nas. Nikt się nie zastanowił w rządzie, żeby może zróżnicować sytuację tych szkół, które mają 40 dzieci, 50 dzieci, 70 dzieci, a tych, które mają 200, 150 czy 300. Bo tak jak myśmy analizowali, zupełnie byłoby dzisiejszej rozmowy tutaj, gdyby zróżnicować kartę nauczyciela na przykład w taki sposób, że w szkołach poniżej 60 dzieci nauczyciele pracują nie 18, a na przykład 30 godzin. Nie byłoby dzisiaj tej rozmowy. Tylko łatwo jest dzisiaj pisać i mówić, że Rada Gminy czy Wójt podejmuje taką decyzję, że nie kierując się dobrem dzieci. Ale może warto by zapytać, gdzie byli wtedy parlamentarzyści? Gdzie byli wtedy parlamentarzyści, gdzie był uchwalany budżet państwa i przeznaczana kwota na oświatę? Gdzie byli, a przypominam, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tam są dla nich konkretne kompetencje, które mówią o inicjatywie ustawodawczej w tym zakresie, które mówią o inicjatywie ustawodawczej, którą można wnieść w zakresie systemu oświaty, karty nauczyciela, rozwiązań organizacyjnych w szkołach. Nie słyszałem o żadnej takiej propozycji. Więc łatwo jest dzisiaj stanąć daleko i krzyczeć: car jest dobry, tylko bojarze są źli. Tylko nie daje się im do tego instrumentu.
Tutaj wspomniał pan Stefan Sikora, że za chwilę czeka nas kolejna trudna decyzja, ponieważ wprowadza się kolejny obowiązek na samorządy, tak zwaną ustawę śmieciową, która będzie wymagać zatrudnienia przez gminę kolejnych osób do rozliczenia całego systemu związanego z wywózką śmieci, z jej zorganizowaniem, gdzie będzie się wymagać od gminy podjęcia konkretnych działań, nie dając na to żadnych środków, tylko nakładając konkretny obowiązek. I też w tej sytuacji łatwo jest powiedzieć, że taka czy inna gmina sobie nie poradziła, ale nakładać na nią obowiązki nie daje się im instrumentu. I tutaj mamy taką samą sytuację. I myślę, że ci, którzy krzyczą dzisiaj z daleka, powinni sobie pierwsi odpowiedzieć na pytanie, czy zrobili wszystko w tej sprawie, nie tylko naszej szkoły, nie tylko naszych szkół. Bo parlamentarzysta, poseł, senator ma uprawnienia dotyczące nie tylko tej szkoły, ale wszystkich szkół w Polsce. Co zrobili, żeby w takich spotkaniach tutaj naszych nie odbywały się też w innych miejscach? I myślę, że po takim rachunku sumienia wtedy dopiero można zabierać głos. Przepraszam, a gdzie jest rząd? Jeżeli, ale zgadzam się z panią w 100%, pani Dalej. Ma pani rację, oczywiście, też, ale nie, też się pani ze mną zgodzi na pewno, że zarówno posłowie, jak i senatorowie, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, mają bardzo konkretne uprawnienia w tej dziedzinie i niestety, przynajmniej ja nie wiem, jeżeli ktoś wie na tej sali, że wykorzystali te uprawnienia, to proszę mi powiedzieć. Ale kończąc już ten wątek. Padło tutaj bardzo wiele argumentów i wszystkie te argumenty są warte na tego, żeby się nad nimi pochylić, żeby się nad nimi zastanowić. Oczywiście, bo dużo mówimy o skali staninowej. Jak każda uśredniona ocena nie uwzględnia wszystkich czynników, ale egzamin maturalny też nie uwzględnia wszystkich czynników, a jest miarą jakości nauczania, miarą jakości ukończenia szkoły średniej. Wynik z egzaminu magisterskiego też nie pokazuje całego przebiegu edukacji, a też stanowi ocenę zakończenia studiów wyższych. To tak samo z egzaminem doktorskim i każdym innym, studiami podyplomowymi i innymi. Zawiera pewne słabości, ale niestety nikt innej skali dzisiaj poza skalą staninową dla szkół podstawowych nam nie przekazał. Nie ma innego wskaźnika. I on jest taki sam dla szkoły w Złotnikach, dla szkoły w Rydzowie, dla szkoły w Chorzelowie, w Trześni, dla wszystkich szkół w całej Polsce. Nie są takie same. Także myślę, że to też warto wziąć pod uwagę. Pamiętam, jak w lutym zeszłego roku rozmawialiśmy po raz pierwszy na ten temat, bo ta dyskusja w gminie Mielec, może dla państwa, którzy nie mieli okazji wystąpić tutaj z nami, tą dyskusję rozpoczęliśmy prawie równo rok temu. I pamiętam, mówiliśmy o tym, że postarajmy się przez ten rok czasu znaleźć rozwiązania, które spowodują, że nie będziemy musieli rozmawiać o najtrudniejszych decyzjach. Postarajmy się przez ten rok znaleźć takie rozwiązanie. I takie dwie możliwości dzisiaj państwu prezentujemy. Przedstawiciele szkół, panie dyrektor ze swojej strony podjęły działania. Rozmawialiśmy o, tak jak pani dyrektor Polak mówiła, o możliwości stworzenia szkoły z klasami integracyjnymi, to spowodowałoby zwiększenie subwencji. Niestety nie było to możliwe, również w dużej części z powodów ustawodawczych. I dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie niestety niepopularne decyzje, do których nikt nie chce, bo nie chcecie ich państwo, nie chcą ich radni, nie chcą ich władze gminy, ale decyzje, które trzeba podjąć po to, żebyśmy za jakiś czas nie spotkali się i nie rozmawiali o jeszcze poważniejszych i dalej idących decyzjach. O jeszcze poważniejszych i dalej idących decyzjach. I nie podjęcie decyzji dzisiaj żadnej, to jest jak zamiecenie problemu pod dywan czy odsunięcie go w czasie. On dalej jest. I wypływa za jakiś czas z jeszcze większą siłą. I dlatego myślę, że z jednej strony bardzo dobrze, że dyskutujemy, rozmawiamy tutaj merytorycznie. 8 godzin, 2 dni temu rozmawialiśmy na ten temat na komisjach Rady Gminy, też w bardzo rzeczowej, konkretnej dyskusji. Natomiast te zaproponowane uchwały, one nie stanowią decyzji o likwidacji szkół. I to, co trzeba
jasno powiedzieć. To jest czas od dnia dzisiejszego do kwietnia, czyli do momentu, kiedy Rada musi jeszcze raz podjąć decyzję ostateczną, czy szkoła jest zlikwidowana, czy przyjmuje inne rozwiązania. To jest czas tych 3 miesięcy na to, żeby jeszcze wspólnie, w oparciu o te propozycje, o których tutaj my mówiliśmy, o których mówił tutaj też pan radny Pogoda, bo myślę, że to jest też taki dobry głos tego środowiska, mówiący, że to środowisko też jest w stanie w ten sposób postąpić, żeby ta szkoła funkcjonowała jako szkoła społeczna, jako stowarzyszenie. I też się warto bardzo mocno nad tym zastanowić. I 3 miesiące czasu w naszej wspólnej pracy, bo to jest wspólny interes, może zaowocować tym, że za 3 miesiące usiądziemy i nie trzeba będzie tej ostatecznej decyzji podejmować, tylko może inną. To mamy ten czas na to, żeby ją wypracować. W tym momencie, kiedy tej decyzji nie podejmiemy, przez kolejny rok nie ma żadnej możliwości. Nie ma żadnej możliwości do podjęcia. I to jest zamiecenie sprawy pod dywan i jej odwleczenie. Wszyscy wiemy, jak takie sytuacje się kończą. I myślę, że też bardzo dobrze, że pani Maria Napieradzisz tutaj z nami, bo z dużym sukcesem, jako taki modelowy przykład podawany w bardzo wielu miejscach, prowadzi edukację w formie stowarzyszenia, w formie stowarzyszenia, i myślę, że to może być też taki przykład, który pokazuje, że można to robić i można to robić naprawdę z dużym sukcesem. I wielu rzeczy tutaj od pani Marii można się w tej sprawie nauczyć. My jeszcze, jeżeli mogę, na kilka argumentów, o których tutaj państwo mówili, odpowiedzieć, czy kilka tych argumentów poruszyć. Mówiła pani dyrektor ze szkoły podstawowej w Złotnikach, że ta nauka w małej szkole powoduje, że dzieci są pod taką bardziej ścisłą opieką, że nauczyciele mogą mieć na nich bezpośredni wpływ, mogą w pewnych sytuacjach reagować, że ta opieka jest bliższa. Tylko prawie 15 lat temu, po reformie edukacji, nie ma już 8 klas i później szkoły średniej, gdzie po tych 8 klasach 15-latkowie szli do szkoły średniej, jechali do Mielca, tak jak ja, to dzisiaj po 6 klasach idą do gimnazjum, gdzie uczą się z dziećmi, które mają 16-17 lat. I chyba nauczyciele doskonale wiedzą też, jak dla dzieci z takiego małego, zamkniętego środowiska, czy dla nich większym szokiem jest pójście ze szkoły małej, gdzie są 5-6 w klasie i trafiają po 6 klasie, będąc dziećmi, do klasy, gdzie jest ich 25-30, gdzie są osoby, które są ze sobą zintegrowane, znają się bardzo dobrze, bo chodziły do tej szkoły, a oni przychodzą z małego środowiska. Czy mniejszym dla nich szokiem jest przyjście z klasy, która ma 15, 16, 17 dzieci, do klasy, która ma te 25-30? To dla tych dzieci może być mniejszy szok. I te wszystkie argumenty, o których tutaj rozmawiamy, poruszamy, one nie mają tylko charakteru ekonomicznego. Charakter ekonomiczny jest narzucony czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od gminy. Wszystkie pozostałe argumenty, o których tutaj rozmawiamy, to jest troska o to, jakie znaleźć rozwiązanie, żeby nie tylko nie pogorszyć kształcenia dzieci, ale polepszyć im warunki edukacji. Bo wiemy dzisiaj doskonale, czasy się bardzo zmieniły. Dzisiaj wykształcenie na najwyższym poziomie i edukacja jest szansą. Dzisiaj edukacji, wykształcenia, tego, jakie mamy kompetencje, kwalifikacje, co umiemy, od tego zależy nasza przyszłość zawodowa, od tego zależy, w jakim statusie majątkowym, zawodowym, społecznym będziemy funkcjonować. I ta edukacja na najwyższym poziomie jest szansą również dla tych dzieci, o których dzisiaj rozmawiamy. I teraz sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, gdzie mogą taką edukację na najwyższym poziomie, w jakim miejscu dostać. I teraz my musimy rozważyć, państwo radni muszą rozważyć bardzo poważnie, czy pozostajemy w takim statusie, gdzie samorząd, nawet gdybyśmy utrzymali ten stan, to nie jesteśmy w stanie wzmacniać naszej oświaty dalej, tak żeby dzieci
te z Rydzowa, Złotnik, ale też te z innych szkół otrzymały dodatkowy sprzęt, otrzymały dodatkowe możliwości edukacyjne, otrzymały możliwość ćwiczenia na salach sportowych. Czy jednak wzmocnimy te szkoły pozostałe, również z tych środków, które tutaj pozostaną, wzmocnimy je, dzięki temu wszystkie dzieci, również te ze Złotnik i z Rydzowa, otrzymają edukację na wyższym poziomie. Bo ona się nie skończy na szkole podstawowej, ona się nie skończy na gimnazjum, a najczęściej nie skończy się też na szkole średniej. I tak naprawdę później, po edukacji w gminie Mielec, widać, jak ten poziom edukacji na poziomie powiatu, jakie są różnice, z jaką wiedzą trafiają dzieci do szkół średnich, ale to później widać też, jak się dostają na studia, jakie mają szanse, jakie mają możliwości ich ukończenia i znalezienia później pracy. Myślę, że w takim horyzoncie czasowym, w taki sposób powinniśmy na to patrzeć. Niestety czasy się mocno zmieniły również pod względem kosztów. Kiedyś, Państwo doskonale wiecie, dużo rzeczy można było zrobić przy szkole czynem społecznym, pracą rodziców, pracą lokalnej społeczności. Wiele rzeczy można było wypracować. Dzisiaj niestety wielu z tych rzeczy nie można zrobić. Nie dlatego, że nikt nie chce. Nie dlatego, że nikt nie chce, tylko dlatego, że po prostu jest wiele tego typu ograniczeń prawnych. I też zupełnie inaczej wyglądają sprawy, jeżeli chodzi o koszty. Od nikogo tutaj na tej sali nie jest zależne, że wzrosła składka rentowa, na którą trzeba znaleźć pieniądze 2%. Od nikogo tutaj nie jest zależne to, że w wyniku negocjacji z ZNP a rządem była podwyżka o 7% wynagrodzeń nauczycieli i nie wiem, czy jeszcze nie będzie o kolejne 7%. Ale tak jak Państwu przekazywaliśmy, nie ma żadnej informacji na to, że te 7% przyjdzie do gminy Mielec, że będzie można tą podwyżkę sfinansować. Bo przy poprzedniej tak się nie stało. Więc łatwo jest patrzeć z daleka i krytykować. I mam nadzieję, że wspólnie uda nam się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie przede wszystkim z korzyścią dla dzieci, dla wszystkich, dla tych z Rydzowa, dla tych ze Złotnik, ale też dla wszystkich, którzy uczą się w szkołach w naszej gminie i jestem przekonany o tym, że takie wspólnie dobre rozwiązanie tutaj znajdziemy i mam nadzieję, że tak jak do tej pory dyskutowaliśmy, że w ten sposób ta dyskusja dalej się potoczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę. Szanowna Radowku, panie wójcie, chciałam krótko odnieść się do tego, co pan sobie przed chwilą powiedział. Chciałabym po pierwsze zabrać głos jako absolwentka szkoły, tak? Panowie tutaj przedstawiają klasyfikacje, pewne oceny, wychodzi na to, że szkoła, którą ja osobiście ukończyłam, jest na samym końcu. Pan mówi tutaj o możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji, studiowania, więc nie mogę się zgodzić na to, żeby szkoła, którą ja osobiście ukończyłam, która dała mi naprawdę podstawy do tego, żeby potem się rozwijać, i nie mówię to tylko ze własnej perspektywy, tylko też z perspektywy osób, które znam, które skończyły moją szkołę tak samo, które są na studiach wyższych, które te studia skończyły z dobrymi wynikami. I samo właśnie, mnie osobiście to, co było też podnoszone, dziwi to, że to jest tylko średnia wyciągana z 5 lat. Dlaczego nie z 10? Tak jak to można, może wtedy te wyniki by się zmieniły. Ale w każdym razie chciałam zaznaczyć, że nauka w małej szkole to jest naprawdę wielka szansa na dzieci. Dla takich jak ja, bo ja niedawno to tylko szkołę skończyłam, teraz będę skończyć studia. I to jest nieprawda, naprawdę nieprawda, że dzieciom w wielkiej szkole jest lepiej. I nie wiem, czy Państwo rani się z tego zdają sprawę, czy nie. Ale naprawdę, i ja mówię to naprawdę z perspektywy osoby, która tą szkołę skończyła. Jest taką sprawą, że wszyscy mówią to o dobru dziecka, prawda? Dobro dziecka przebija się tutaj non-stop w dyskusji. A ja chciałam zapytać, czy ktoś zapytał się dzieci. Bo ja często odwiedzam swoją szkołę i chodzę na różne, jak to mam okazję, na różne działania środowiska, które się tam dzieją. I pamiętam, jak rok temu, właśnie co było wspomniane, wyszła, prawda, kwestia ewentualnej likwidacji szkoły w Rydzowie, jak podczas właśnie takich jednych moich wizyt podchodzi do mnie, prawda, uczeń klasy wtedy chyba czwartej i ze łzami w oczach mówi, co będzie, jak nam zamkną szkołę. I naprawdę tak było, to nie jest, nie wiem, medialna, tak, jakaś, może, proszę, ściema, ale tak było, ze łzami w oczach. I pan wójt, przepraszam, pan wicewójt, nie chodzili do gimnazjum,
i nie wiedzę, jak jest to tak samo skok. I to nie dlatego, że to jest zmiana miejsca. Chodzi o to, że zawsze tak było i zawsze tak będzie, że wśród dzieci są antagonizmy na tle właśnie tego, skąd się pochodzi. I naprawdę tak jest. Idzie się do gimnazjum i ty jesteś stąd, ty jesteś stamtąd. I ja na przykład sobie nie wyobrażam, jak taki 10-latek w 4 klasie szkoły podstawowej trafi do innej szkoły i będzie wytykany palcem, że a, ty jesteś stamtąd, to by zamknąć szkołę. I naprawdę tak jest. Jeśli chodzi o te argumenty ekonomiczne, to ja bym chciała tylko zwrócić uwagę i nie wiem, tutaj skierować do pana Wójta. Tam mam do takiej informacji, że jeśli chodzi o sądy administracyjne, które oceniają uchwały rad w sprawie likwidacji szkoły, że jeśli chodzi o uchwałę, gdzie najważniejszym punktem są kwestie ekonomiczne, i dotarłam do takiego stwierdzenia, że gmina podejmując taką uchwałę nie może się tylko i wyłącznie zasłaniać kwestiami ekonomicznymi, w tym tymi wynikającymi z zobowiązań, na które nakłada na nie karta nauczyciela. A z tej dyskusji, która się tu toczy, poza tymi czynnikami ekonomicznymi i tym wycinkiem 5 lat, prawda, osiągnięć szkół, z czym się osobiście nie zgadzam, no nie wynika żaden inny argument. Więc jak to się będzie na przykład miało potem, tak, w kwestii ewentualnej potem oceny na przykład kuratora, tak, do której potem dojdzie w sprawie, jeśli zostanie podjęta uchwała o likwidacji szkoły. Także ja może nie będę się odwoływać tak do sumienia państwa radnych, ja proszę tylko po prostu o naprawdę poza tymi czynnikami ekonomicznymi, bo one zawsze będą, tak? To, że w tym roku podejmą państwo decyzję o zamknięciu czy likwidacji dwóch szkół, to koszty utrzymania dalej będą wzrastały, tak? Dalej będą wzrastały pensje nauczycieli, bo to jest normalne, dlatego że takie są, że tak powiem, warunki zatrudnienia i to będzie dalej generowało koszty i będziemy co, zamykać następne szkoły? No bo do tego dojdzie tak naprawdę. Więc ja nie proponuję, żeby nie podejmować żadnej decyzji, ale żeby się zastanowić nad tym i tak jak właśnie tu było zaznaczane, że prawda, inwestycje w gminie, tak naprawdę, przepraszam, ludzie w Rydzowie nie potrzebują chodnika. Naprawdę nie potrzebują chodnika, ta kanalizacja, no wiem, że to jest prawda, dbanie o środowisko, ale tego chodnika nie potrzebujemy. Nawet tych latarni przepraszam bardzo, na nas się liczy szkoła. I to bardzo proszę państwa radne, żeby to przemyśleli, zwłaszcza to dobre dziecko, które się przewijało, a nikt dzieci tak naprawdę o to nie zapyta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałbym złożyć wniosek przerwy w tym momencie na 5 minut 10, ale niczym jeszcze byśmy to przegłosowali, to chciałbym się, ponieważ zostałem wywołany do tablicy, jakby to powiedzieć, to pani tu radna z powiatu, no bardzo pięknie byśmy się zgodzili z tym w 100%. To, co pani powiedziała, przeczytała, ale pod tym podpisem jest mnóstwo osób, większość radnych powiatu, ale też i wyższego szczebla, którzy dla nas nie zrobili nic, kompletnie nic. A jeśli by pani tak powiedziała, że rada powiatu przeznaczy pewną kwotę na dofinansowanie poszczególnych gmin na podtrzymanie przynajmniej na rok przesunięcie terminu likwidacji czy tam zmian systemu zarządzania szkół. Tego nie ma, tegośmy nie usłyszeli. A to, co pani mówi, to jest zwykła demagogia. To nic nie przedstawia ani dla ludzi, ani dla rady, ani dla nikogo. Bo tylko pani mówi, że tak powinno być. Powinno tak być, tylko proszę nam przedstawić coś, co byście mogli nam pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako, że wpłynął wniosek formalny o 10 minut przerwy, kto z państwa radnych jest za wnioskiem formalnym pana Stefana Sikory? Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wysoka Rado, wznawiam obrady 18 sesji Rady Gminy Mielec. W dalszym ciągu będziemy debatować nad punktem 6. Proszę o dalsze pytania. Proszę bardzo, pani Maria Napierek. Ja krótko, jednak muszę się skupować do wypowiedzi. Bardzo krótko, naprawdę, dwa zdania. Ja zapraszam pana na prywatne spotkanie i rozmowy na temat demagogii, bo nie będziemy tu o demagogii mówić. A chciałabym, żeby ta dyskusja nie potoczyła się w kierunku polityki i podziałów politycznych. Mamy rząd, który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje i to jest wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Bronisław Występek, sołtys z Chorzelowa. Jestem sołtysem w miejscowości, w której
nie grozi nam przynajmniej na razie zamykanie szkoły. Patrzę na to wszystko może jakoś na płodniejszym okiem. Niemniej jednak chciałbym wrócić troszkę do historii. Kiedyś pewna władza, różnie nazywana, podjęła decyzję, że na tysiąclecie państwa polskiego wybudujemy 1000 szkół. Co się to wtedy nie działo, przecież dobrze pamiętam, bo wiekowo już jestem taki, że pamiętam to. I czyny społeczne, i firmy, i państwo dotowało i różne rzeczy w różnych przypadkach się działy, żeby te szkoły na to tysiąclecie pobudować. Wyposażono jak umiano sprzęty różnej pomocy dydaktycznej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przyszła następna władza, o którą walczyliśmy, o tą wolność i o tą demokrację, i przyszedł przełom XIX-XX wiek, a więc rok 2000. XX-XXI. 2000. Mało tego. Wydaje mi się, że zrobiono jakieś działania psychologiczne, które doprowadziły do tego, że zamykanie szkół stało się modne. I dlatego tu chciałbym zaapelować. Moda przemija. A jak szkołę zlikwidujemy, odbudować ją będzie ciężko. Wszelkie rachuby demograficzne, czy tych dzieci przybędzie, czy nie przybędzie, czy to będzie na tym samym poziomie, mogą być złudne i mogą być nawet wręcz płomliwe. Dlatego zwracam się z prośbą, odejdźmy od tej mody. Tu pani radna nadmieniła, że to nie, rząd się nie wywiązuje. Tak, nie wywiązuje się, bo jest zagwarantowane konstytucyjnie, nie tylko nauczanie w szkole, ale i służba zdrowia. Co się dzieje z tą służbą zdrowia? Bardzo podobnie jak i ze szkołami, dlatego że puścić to, zdjąć z siebie, władza unika odpowiedzialności, chce zdjąć z siebie odpowiedzialność, zwalając na obywateli. I dlatego bym apelował, ażeby zacząć nie dołować te sprawy, nie zamykanie szkół, a wręcz zwrócenie się do parlamentarzystów, do rządu i do Sejmu generalnie i do Senatu o to, aby zwiększyć te dotacje na naukę, aby się państwo zaczęło wywiązywać nałożonych na niego obowiązków względem obywateli. Jest to może taki apel górnolotny, gdzie powinny te słowa padać co najmniej gdzieś w Sejmie czy gdzieś. Niemniej jednak ja to tak odczuwam, ja to tak widzę, obserwując na podstawie doniesień mediów, prasy, że coś tu jest nie tak. No bo skoro planuje się takie budżety, że jak się zamknie szkołę, to wybudujemy drogę, jak się zamknie szkołę, to wybudujemy oczyszczalnię ścieków, czy kanalizację i tak dalej. No uważam, że nie tędy droga. Dlatego jeszcze raz apeluję, pomimo jak mówię, że nie jestem zainteresowany, czy tam w Brydowie będzie szkoła, czy nie. Ale apeluję o niezamykanie tych szkół, bo to jest degradacja środowiska. Jeżeli nie będzie szkoły w Brydowie, kto pójdzie z młodych ludzi, jak tutaj żeśmy rozmawiali, że młodzi ludzie się tam gdzieś próbują budować, zakładają rodzinę, będą budować dom. Kto pójdzie do Brydowa, jak tam nawet szkoły nie ma? Kto pójdzie do Złotki? Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Proszę pana Eugeniusza Pyzia, sołtysa ze Złotni. Wysoka Rado, panowie wójtowie, szanowni goście. Ja pozwolę sobie zabrać głos króciutko, bo to tyle już na ten temat było argumentów, które zażądają niemniej, o niektórych wypada powiedzieć. Ja przyjmuję tą wiadomość, a jestem już w tym samorządzie dotyka 19 rok, kiedy jestem sołtysem. I w najczarniejszych chwilach nie myślałem, że dożyję takiej chwili, że będziemy oznaczać likwidację mojej szkoły, której jestem absolwentem. Absolwentem tej szkoły jest również nasza pani świętowa, pani Cyran, pani radna.
mieszkańcy Złoty. Wielki budynek to przeżywamy, choć doceniamy argumenty pana wójta, wypady matematyczne. Pomogują, ale oprócz matematyki to jeszcze jest jakiś rozsądek, jakaś konsultacja. Może nawzajem coś pomyślimy, może zgadzać się z powiedzeniem mojego poprzednika sołtysa, jak również innych, że raz rozwiązana szkoła nigdy nie powstanie. Nie powstanie więcej ta szkoła. Dlatego dzisiejsza decyzja jest bardzo ważna. Zwracam się do panów radnych o rozważne i mądre rozważenie tego problemu. Dla nas mieszkańców Złotnik, tu można mówić przeróżne rzeczy, ale no, nie mogę powiedzieć, że o jednym fakcie, że dla nas ta szkoła to jest jak gdyby drugi dom, który tworzył. Tam się odbywają nasze spotkania patriotyczne, tam są apele poległych, tam są święta niepodległości, tam są dzień dziadka i babci, tam się gromadzi koło gospodyń wiejskich, samorządy wiejskie, a wiecie państwo, że my dom budowy ogrzewania nie mamy na czas zimy, to jest zamknięcie na kłódkę. W lecie mamy troszeczkę lepiej. Także ten dom dla nas to jest jakby relikwią, ta szkoła. W tej naszej szkole, nasza szkoła to historia. Tam pod naszymi murami w szkole zginęło, tak jak pamiętacie, wszystkie sprawy naszej kroniki, 10 zakładników rozstrzelanych. Rokrocznie tam się dzwonią apele poległych. To są wzruszające rzeczy, to są przypominaniem nowemu pokoleniowi, starsze pokolenie przypomina sobie, co ta szkoła przeżyła i jak ona teraz funkcjonuje. Przykre to jest, że wielki udział w budowie tej szkoły miało całe społeczeństwo. To nie było tak, że dzisiaj gmina steruje całą budową. To było sołectwo, to była wieś Złotniki. Później mieli swój majątek wiejski i z tego wiejskiego majątku nasi dziadkowie sprzedali i fundowali tę szkołę. Była czteroklasowa, później sześcioklasowa ta szkoła. I to jest dla nas wielki zabytek, jak gdyby. No, trudno się nie zgodzić z tym, że tych dzieci jest troszeczkę mało. Myśmy mieli zebranie Komitetu Rodzicielskiego przed wybraniem i wielu jeszcze mieszkańców Złotnik. Zresztą tu już powszechnie jest wiadomo, że zebrano 350 podpisów przeciw likwidacji, co są w waszych rękach, rady i pana wójta, czyli jest przeciw społecznym, przeciwko likwidacji. I powiedzieliśmy sobie, że właśnie chciałem powiedzieć, że wątek mi się urwał. W każdym razie, że ta szkoła jest dla nas bardzo ważna. I powiedzieliśmy sobie, że postaramy się, jeżeli Rada nam to udostępni i da nam taką szansę i przedłuży ten okres, to mamy takie zaplecze w postaci Borku. Tam dużo dzieci, chętnie ich rodzice i nauczyciele rozmawiali z mieszkańcami i chętnie by te dzieci przepisali do naszej szkoły, bo wiedzą, jakie tu warunki są, jak się dzieci uczy. Bo kapitału, oprócz pieniędzy, to ta szkoła ma takie zalety, że po prostu jest wolna od narkotyków, wolna od przemocy, wolna od pijaństwa. To jest dopilnowane, odprowadzone. I to są zalety. I u nas, że się jakiegoś wypadku nie stało, że dzieci po tej drodze tak ruchliwej bardzo, bardzo chodzą. Ale już kawałek, jak raz pod chodnikiem, pod szkołą, pod chodnikiem zrobiłam. Panie wójcie, w funduszu sołeckim zainwestowaliśmy też z naszego funduszu, to znaczy z budżetu gminy. Tablicę atletyczną, myśmy z samorządem jeszcze z tym nieruchomym mieli z domu ludowego, to zakupiliśmy nagłośnienie, które do dzisiejszego dnia i umowę mieliśmy, że IRZN korzysta. I to po prostu wszystko się kręci. Jeżeli to zamarnie, to przestanie istnieć koło gospodyń miejskich, bo już tam są zgrzyty między strażakami, a koło gospodyń. No
dlatego zwracam się właśnie z prośbą do Wysokiej Rady, że nie tylko pieniądze są ważne. Tu pan dotyczy to powiedział, że od czasu już wcześniej było wiadomo, że dlatego nic że nie zrobił. Ja to zgłaszałem kilkakrotnie, ale ostatnio na komisjach i teraz powtarzam, no żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy i przekazać to dofinansowanie, przynajmniej na te dwa lata tym szkołom zagrożonym, to można by zaprzestać inwestycji w inne szkoły. Inne szkoły, które nie wymagają natychmiast jakiegoś dofinansowania. Panowie radni, sołtysi, jeszcze inne osoby, zwiedzaliśmy wszystkie szkoły w całej gminie. To są, proszę Państwa, pałace wyposażone we wszystko i to nie jest żal, to jest po prostu duma. Duma, że społeczeństwo i własnymi siłami, i własnymi gminy wyposażyło. Tak Wola Mieleczka, jedna szkoła, sala gimnastyczna. Taki Rydzów, to jest perełka, panie wójcie, ja się bardzo dziwię, no. Taka szkoła, gdzie ma sala gimnastyczna jest za plecu krok, tylko dziecko podejdzie i wszystko jest zaopatrzenie, to są luksusowe warunki, no tylko sprawa utrzymania. Może zaoszczędzenie właśnie tych inwestycji w jednym roku czy w drugim, wstrzymanie, które nie są konieczne, przecież mamy elewację zrobione, ogrzewanie, mamy ciepłe wody, mamy kuchnię w każdej szkole. No cóż to jeszcze inwestować. Komputery już dwa razy były zmieniane, będziemy za rok jeszcze trzeci raz zmieniać. No troszeczkę oszczędności i przemyślenia. Wracam się do panów radnych, jesteście teraz sami podstawieni pod murem i od was do waszej decyzji, zależy istnienie naszej szkoły. Proszę was bardzo, tak jednej jak i drugiej, nie zamykajcie nam tej szkoły. To jest źródło kultury, to jest szacunek dla tych, którzy budowali tą szkołę i my ją na pewno jeszcze mamy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią Dorotę Guzda, sołtysa z Rydzowa. Bardzo panie przewodniczący, panie wójcie. Pan wójt przedstawił nam wiele argumentów natury ekonomicznej, z powodu których wystosował projekt uchwały dotyczący zamknięcia dwóch szkół, w tym szkoły podstawowej w Rydzowie. Powtarza nam jak mantrę, że zamknięcie tych szkół będzie dobre dla budżetu gminy i dla wszystkich. Nowe inwestycje, które są na celu pana wójta. Pan wójt jako ekonomista ma wiele racji w tym, co mówi. Faktów ekonomicznych nie da się podważyć. Ja proszę o zwrócenie uwagi na inny, moim zdaniem bardzo ważny, a nawet najważniejszy aspekt tej całej sytuacji. Jest to aspekt społeczny. Te dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Rydzowie, mają zdaniem pana wójta pójść do innej szkoły, lepszej, według wątpliwej skali staninowej. Lepiej wyposażone, brak sali gimnastycznej. Czy dziecko, które zostanie wyrwane poza własną społeczność, nie poniesie konsekwencji natury psychicznej? Czy nie odbije się to w znaczącym stopniu na jego zdrowiu i dalszym życiu? Można powiedzieć, że na pewno w jakimś stopniu, a nawet w wielu wypadkach może zniszczyć przyszłość tego dziecka. Cała społeczność poniesie ogromną stratę. Wszystkie uroczystości organizowane z pomocą nauczycieli, a niejednokrotnie tylko przez nich, już nie będą miały miejsca. To z osobami, które tylko w tej szkole mogą się spotkać. Na Mikołajkach środowiskowych, na Dniu Seniora, czy na majówce z mamą i starą. Cała nasza społeczność, nie tylko Rydzowa, ale także Grzybowa i części Rudy, bardzo na tym straci. Patrząc na fakt likwidacji tak integrującej lokalną społeczność placówki, możemy czuć się opuszczeni i zaniedbani przez władze naszego samorządu. Zwracam uwagę też na fakt, że nasza szkoła jest położona na terenie niezalewowym i w 2010 roku dwukrotnie funkcjonowała jako punkt ewakuacyjny. Co w wypadku klęski powodzi, tylko ona nie jest w 100% odcięta od świata z tej strony Wisłowki. Pan wójt mówi, żeby państwo byli odważni i podjęli tę trudną decyzję. Ale czy sam pan wójt był odważny, żeby spojrzeć w dniu 17 lipca 2011 roku oczy mieszkańców i powiedzieć, że będzie dążył do likwidacji szkoły w naszej miejscowości? Wręcz odwrotnie. Upewnił mieszkańców, że nasza szkoła jest bezpieczna do końca jego kadencji.
A czy na listopadowej sesji odpowiedział konkretnie na apel rodziców Rydzowa i Zezłotnik, też odpowiedział wymijająco, że nie podjął decyzji, że się zastanawia, że analizuje. Teraz mówi o odwadze trochę to sprzeczne z zachowaniem pana wójta. Drodzy Państwo, ja mam tylko jedną prośbę. Żeby Państwo zastanowili się nad swoją decyzją i postawili się w takiej sytuacji, że to w Państwa miejscowości lub szkoła, do której Państwa dziecko uczęszcza, jest likwidowana. Czy podnieślibyście w tym momencie rękę w jej likwidacji? Dziękuję. Proszę bardzo, pan sołtys. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja tylko kilka takich spostrzeżeń, może takie uwagi się odniosę. I tutaj też mam na uwadze, właśnie chodzi o, przeważnie chodzi o dziecko ma. Wyobraźcie sobie, że dziecko do przedszkola będzie szło 5 lat. A tu piszemy, że będziemy likwidować razem z oddziałem przedszkolnym. I wyobraźcie sobie, bo dzisiaj kto ma dzieci, a jak nie ma dzieci, to ma wnuków. Dziecko 5-letnie, jeżeli ono się pójdzie do szkoły, jak ono się zachowuje z początku, od pierwszy rok nawet to przedszkolu. Ile razy potrzebuje tej matki czy ojca i wzywa to pan nauczyciel. A ono gdzie będzie odstawione? Ono samo będzie czuło, że ono jest gdzieś odstawione. Bo już nie mówię od czwartej klasy dzieci. One się już jak to się własnowolniają. Sami już tak. To jest co innego podejście. I tu by na pewno nie było tyle zgrzytów i wszystkiego. Ale tu najbardziej chodzi o to małe dziecko. Tylko, że ja widzę tutaj, że nikt nie chce tego uwierzyć, tak jak to jest w przysłowie. Chorym nie chce zdrowie uwierzyć, głodnemu da jedzony, a tutaj ten, co nie ma dzieci, temu, co ma dzieci. Proszę Państwa, zwracam się tutaj teraz do Rady Gminy, do przewodniczącego. Macie jeden punkt. Zamiar zlikwidować. Czy zmienicie to, a czy nie powinna tu powstać jakaś alternatywa? Wypracowano przez przewodniczącego i przez radę wspólnie, żeby dzisiaj zagłosować albo za jedną, albo za drugą. Chyba, że dopiszecie, bo jeżeli jest tutaj, program się widzi, że do kwietnia zostanie opracowane wspólnie, no to mnie się wydaje, że tu idzie, bo są takie dobre chęci opracować coś, nawet jakimś sposobem solidarności między nauczycielami, między dyrektorami, między związkami zawodowymi. Nie wiem, czy by się to nie udało coś zrobić. Ale naprawdę, i tutaj stoicie pod namatem dzisiaj. Jeden punkt. Albo jesteś za zamiarem likwidacji, tyle. Powinna być jakaś alternatywa wypracowana. Macie komisję, macie wszystko, powinniście tutaj stanąć przed tym zadaniem. To jest wasz obowiązek. A nie tylko podejść pod jednego punktu. Zamiar likwidacja to. Jeśli zamiar przegłosujemy, to jest zamiar. Panie wójcie, panowie oba wójcie. Przed wami leży to zadanie. Pomóż temu społeczeństwu. Miejcie na uwadze choć przynajmniej tego Marucha 5-letniego. Bo jest naprawdę, to jest naprawdę ważne. I tutaj się zająć tą sprawą wspólnie i rozpracować. I mnie się wydaje, że tu jakiś inny wniosek powinien powstać. Nie będę nikogo uczył. Nie będę dyktował, bo ja nie mam... Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan Michał Duszkiewicz, radny Rady Powiatu Mieleckiego. Panie wójcie, Wysoka Rado. Wiele problemów już tu poruszany jest i pod względem ekonomicznym i ekonomicznym szkół i ekonomicznym samorządu gminnego. Proszę Państwa, dzisiaj Państwo radni wychodzicie z zamiarem przegłosowania uchwały o zamiarze likwidacji. Proszę wziąć sobie to pod uwagę, że jest to uchwała, jakbyście Państwo głosowali za likwidacją
danej szkół. Ja dam Państwu przykład, u nas w samorządzie powiatowym był podobny przypadek rok temu. Była propozycja, taka sama uchwała o zamiarze likwidacji zespołu szkół specjalnych. I 3 miesiące doszło do tego, że zlikwidowano szkołę. My jako opozycja mieliśmy mało do powiedzenia, bo nas było tylko 8, ale z opozycji nikt nie zagłosował za likwidacją, bo widzieliśmy problemy. Nie tylko, nie wszystko to, co się świeci, jest dobre, panie wójcie. I Wysoka Rado, żeby krótko. Pan wójt daje wniosek, ale wy odpowiadacie za to, czy zlikwidujecie szkołę, czy ją pozostawicie. I to nie za 3 miesiące, w marcu, w kwietniu, tylko dzisiaj. Biorąc przykład z samorządu pracy u nas w samorządzie, tak samo szybko poszło to, że doszło do likwidacji. Także zwracam się do radnych samorządu gminnego. Przed podniesieniem ręki zastanowić się jeszcze, bo to jest już tak jakby ostateczne głosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kumorek ze Złotnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni goście. Ja reprezentuję szkołę, która, środowisko, w której szkoła będzie ma być likwidowana. W momencie, gdy pan wójt objął swoją władzę w naszej gminie, byłem u pana wójta, rozmawialiśmy o sprawach bieżących nawet w naszej wsi i z jednym z moich postulatów było, żeby przy naszej szkole powstało przedszkole, żeby można było tak jakby zagospodarować dzieci, żeby dzieci, rodzice nie wybrali gdzie indziej, tylko mogły się uczyć w naszej szkole i przebywać. Wprawdzie pan wójt poczynił starania u nas i w Chrząstowie. W Chrząstowie już raczkuje to przedszkole. Szkoda, że nie u nas, dlatego że byłby to jeden argument na to, że te dzieci nawet z Borgu, to są też dzieci nasze i przy przedszkolu niepublicznym, tak samo gminy czy miasto musiałoby nam te pieniążki subwencyjne dać i te przedszkole jakby funkcjonowało, wiele z tych dzieci by zostało później i pomału ta szkoła by nabierała tak jakby większej ilości dzieci i by mogła się utrzymać. Jeżeli podejmiemy uchwałę o likwidacji tej szkoły, dzieci nasze nie uratują, załóżmy, innych szkół, czy to z Rydzowa, czy z naszej wioski, bo one się nie rozejdą do jednej szkoły, tylko rozejdą się w koło, po kilka sztuk do każdej szkoły. I panie wójcie, wprawdzie jest tak, że do tej subwencji w okresie podstawówki dokładamy, ale później 3 lata następne jest tak jakby zwrot tej subwencji, jeżeli pójdą do gimnazjum w naszej gminie. Ma pan tego, a jeżeli pójdą gdzie indziej, tych pieniążków już nie będzie. I nie będzie tak jakby dochodowych gimnazjum. O ileś tam pieniędzy, ale tak będzie. Następnie będzie też trzeba zrobić dodatkowy dowóz. Nawet dla 5 dzieci będzie ten bus musiał jechać. Też będzie na tego, będzie to kosztować. Także te ekonomiczne korzyści nie będą takie duże, jak pan to po prostu przedstawia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze radny chce zabrać głos? Nie widzę. Pan wójt? Bardzo proszę. Szanowni państwo, widzę, że dyskusja zmierza ku końcowi. Pozwolę sobie zatem zabrać głos, jak gdyby podsumować państwa wystąpienia, też do tego, ale podsumować efekt, który wychodzi dla mnie
z tych wystąpień podsumować to, co zostało tu powiedziane też. Tak dla siebie powiedzieć od razu, jak ja widzę. Ja, proszę Państwa, wydaje mi się, że jestem coraz większym optymistą co do Państwa chęci, co do Państwa zaangażowania. Widzę z wypowiedzi wielu osób, że zdają sobie sprawę z tego, na czym polega edukacja w szkołach społecznych i w tym upatruję szansy na ten projekt, by powstały szkoły społeczne. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj na tej sali dzielić współodpowiedzialność i dzielić solidarność. Dzielić współodpowiedzialność. Nie przejmować ją w całości na gminę, ale dzielić ją ze środowiskiem lokalnym, tam gdzie ta szkoła teraz funkcjonuje. Jeżeli to środowisko faktycznie ma takie zaangażowanie w Rydzowie, w Złotnikach, jest w stanie tą współodpowiedzialność z nami, z Radą Gminy podzielić. Proszę Państwa, to głosowanie to jest również współodpowiedzialność Państwa wszystkich. To jest bardzo ważne. Nie scedujmy odpowiedzialności za siebie na innych tak do końca. Miejmy troszkę, proszę Państwa, tutaj woli działania, pozytywnego działania, działania kreatywnego. Działania, które ostatecznie doprowadzi do funkcjonowania tam szkół. Proszę Państwa, nie jesteśmy pierwszą gminą. Nie jesteśmy pierwszym miejscem na ziemi ani w Polsce, gdzie powstaną szkoły społeczne. Nie jesteśmy społeczeństwem gorszym, ani mniej wyedukowanym, mniej przygotowanym, mniej świadomym, aby stworzyć takie stowarzyszenia tu na naszej ziemi, gminy Mielec, z tymi naszymi mieszkańcami, proszę Państwa. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jestem przekonany, że dobra wola mieszkańców jest w stanie, proszę Państwa, stworzyć dużo i pokazać, że zależy nam w pozytywnym działaniu. Ja ze swej strony, proszę Państwa, deklaruję dużo. Deklaruję to, że, proszę Państwa, w te budynki będziemy utrzymywać, remontować. Proszę Państwa, przekażemy nieodpłatnie takim stowarzyszeniom, gdy one o to do nas wystąpią. Oczywiście przekażemy należną im subwencję wynikającą z liczby uczniów. Wesprzemy stowarzyszenia organizacyjnie, proszę Państwa, pomocą doradczą w zakresie zarówno prawa, jak i, proszę Państwa, finansów, ale nie weźmiemy za stowarzyszenia odpowiedzialności. Odpowiedzialność musi pozostać tam, wśród nauczycieli, którzy będą pracowali w tych stowarzyszeniach, wśród rodziców, którym zależy na tym, by ich dzieci chodziły do tych małych szkół, które mają tak duże znaczenie dla lokalnej społeczności. To znaczenie musi się przekuć na współdziałanie i współodpowiedzialność. Solidarność, podkreślam to jeszcze raz, nie polega tylko na tym, że duży musi ciągle dawać małemu, ale polega również, proszę Państwa, na tym, że mały potrafi, proszę Państwa, ograniczyć w jakimś momencie swoje potrzeby. Ograniczyć swoje potrzeby trochę. Nie mówię, że zrezygnować ze swoich potrzeb, proszę Państwa. Nie mówię, że zrezygnować ze swoich potrzeb. Absolutnie. Ograniczyć. Wziąć się swoją aktywnością i działaniem do tego, żeby pomóc temu dużemu. A nie tylko wyciągać rękę. System roszczeniowy jest najprostszy. Roszczenie jest najprostszym sposobem rozwiązania tej sytuacji. Szanowni Państwo, apeluję o współodpowiedzialność i widzę, że jesteście Państwo w większości zdecydowanej na pewno zdolni do powołania stowarzyszenia. Bardzo się cieszę z wypowiedzi Pani Prezes Lidii Kutrybała, która tu, ja jestem przekonany, że proszę Państwa, tak jest. Spotykając wielu nauczycieli, którzy z pasją wykonują swój zawód, pracują wiele godzin i przygotowują dzieci do różnych uroczystości gminnych, przygotowują do olimpiad. Jestem świadom, przekonany, że
wypowiedź, która mówi, że są to nauczyciele, są to ludzie, dla których pieniądze nie są najważniejsze, ale dobro dziecka. Jest to bardzo ważne. Ja uważam, że proszę Państwa, jest to jedna z test, na bazie której możemy wierzyć, że szkoły społeczne u nas mają szansę. Że znajdą się nauczyciele, którzy tam będą świetnie sobie radzili, będą świetnie pracować. Szanowni Państwo, wierzę w to, wierzę również w to, że społeczności są mocne, silne. Bardzo się cieszę, że przyszła na posiedzenie naszej Rady Gminy pani Mariana Pieracz. Dlatego, że dla mnie pani Maria jest autorytetem w edukacji społecznej. Stworzyła stowarzyszenie, które może być wzorcem. Stowarzyszenie, które tak prawdę powiedziawszy działa rzut beretem od Rydzowa. Wzory są blisko, wystarczy chęć działania. Wzory są tuż, tuż. Proszę Państwa, nie jest tak źle. Nie jesteśmy ani pierwsi, ani nie jesteśmy jedyni. Myślę, że w ramach tej współodpowiedzialności wyciągam do Państwa rękę z tą propozycją, którą przed chwilą podałem, a myślę, że jeżeli Wysoka Rada pozwoli na przyjęcie tej uchwały, przyjmie tą uchwałę, intencyjną uchwałę, po której będzie można podjąć pierwsze działania związane z likwidacją szkół, ale nie mniej, żeby szkołę przejąć na szkołę społeczną, musimy ją pierw zlikwidować jako gminę. Będziemy mieli czas. Będziemy mieli, proszę Państwa, czas do kwietnia, żeby zbadać siłę Państwa zaangażowania. Żeby nie było tylko ciągle nie przeciwko likwidacji szkoły i wójt płaci. Żeby w zamian za to pojawiła się postawa, że proszę Państwa, wójt, jesteśmy dla Ciebie partnerem, jesteśmy partnerem dla gminy, dla rady gminnej. Jesteśmy partnerem, rozumiemy Wasze problemy i my też rozumiemy Wasze. Wszyscy musimy zrozumieć swoje problemy. I tym sposobem, proszę Państwa, stworzymy tę wspólnotę bez konfliktu. Nie ma potrzeby prowadzić konfliktu tutaj. Potrzebne jest zrozumienie, ale w ramach tego zrozumienia w lokalnych społecznościach potrzebne jest, proszę Państwa, działanie. I tego nie unikniemy. Co zrobimy, że zamieciemy, proszę Państwa, pod dywan? Co to nam da? Potkniemy się za 2 lata na tym zamiecieniu. Proszę Państwa, oczywiście. I myślę, że, Szanowni Państwo, że moja wiara w Państwa możliwości, Państwa działanie i pomoc tak samo i zaangażowanie w tworzenie trzeciego sektora. A to zaangażowanie już jest duże u nas, bo proszę Państwa, powstało za mojej kadencji już 2 stowarzyszenia rozwoju lokalnego. W tej chwili jest mowa o 3 w Goleszowie. Zaczynają się tam mieszkańcy organizować. Myślę, że jest to dobra sprawa. Społeczeństwo obywatelskie tym sposobem również się wzmacnia. I ta aktywność w tym przypadku da naprawdę dobry efekt. Szkoła ocaleje, Państwo będziecie mieli satysfakcję, że współudział w całym procesie i ja będę miał też, radni będą mieli wszyscy satysfakcję, że udało się zrobić coś dobrego. Szanowni Państwo, wierzę zatem, że dobra wola z Państwa strony jest, z mojej strony jest pewna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dwukrotnie zostałam wywołana do odpowiedzi jako ten społecznik, czy ten działacz, który pozyskuje pieniądze, który prowadzi niepubliczną placówkę, więc nie mogę się do tego nie odnieść. To prawda, że założyliśmy przedszkole, prowadzimy jako stowarzyszenie przedszkole. Proszę Państwa, to przedszkole jest z inicjatywy oddolnej. To ludzie przyszli, żeby coś zrobić, żeby utworzyć, żeby objąć opieką dzieci w wieku przedszkolnym. Myśmy nie likwidowali niczego, myśmy coś utworzyli. I jako nauczyciel blisko 25-letnim stażem, uczący przede wszystkim w szkołach wiejskich, nigdy nie zgodzę się z tą polityką, która jest w tej chwili, która prowadzi do likwidacji szkół, do ograniczania historii, języka polskiego. Bo do czego to doprowadzi, proszę Państwa? Do czego? Ciemnym narodem łatwiej się rządzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Czyli, proszę Pani Sołtys jeszcze. W lipcu mieliśmy zebranie, pan wójt nas zapewniał, że szkoła będzie. Teraz mówi nam, że pomoże stowarzyszenie. Jak my mamy w to uwierzyć? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie też zabrać głos w tej trudnej sprawie. Szanowni Państwo, genezą tego dzisiejszego spotkania było państwo polskie, władze centralne. To one w latach 90. scedowały najpierw jako zachęta, za którą szły pewne bonusy, jakieś sale gimnastyczne, jakaś pomoc dla gmin. Prosiły, proponowały gminom przejęcie szkół. Później po paru latach to już nie była propozycja, tylko to był już obowiązek. I szanowni Państwo, to nie jest tak, że tylko my jako gmina taka, powiedzmy, nie za bogata likwidujemy szkoły, że mamy problem. Przed takim problemem staje wiele samorządów, niezależnie czy w tych samorządach rządzi lewica, centrum, prawica. Każdy samorząd, który stoi, powiedzmy, przy ścianie, podejmuje te decyzje. My mamy, szanowni Państwo, to szczęście, że w naszej Radzie jest wiele środowisk, społeczników, byłych działaczy samorządowych. Powiedzmy, członków organizacji partyjnych jest niewielu. I wydaje mi się, że podejmiemy tutaj rozsądną decyzję, która nie będzie ta decyzja jakby taka podjęta pod presją jakiegoś działania politycznego czy społecznego. Myślę, że każdy głosując będzie decydował sercem i rozumem. Szanowni Państwo, jest to trudna decyzja. Jak kilka dni nad tym myślałem, ze dwie noce nie przespałem. Myślę, jak Państwo również. Ale szanowni Państwo, no, dane są nieubłagane. Pan wójt przedstawił wyliczenia. W przeciągu 5 lat, szanowni Państwo, ubyło, nie mówię, że w waszej szkole, ale w całej gminie 300 dzieci. To są dwie duże szkoły. 300 dzieci ubyło i w Chorzelowie, w Trześni, w każdej z Państwa miejscowości. I ubyło w tych małych szkołach. Ja pochodzę z Trześni, chodziłem do szkoły w latach 70. I do naszej szkoły przychodziły dzieci do 7 i 8 klasy z 4 miejscowości. Z Szydłowca, Woli Chorzelowskiej, Mościsk i Trześni. I te dzieci najmłodsze chodziły najpierw 1-3 do Szydłowca, do Woli i Mościsk. Potem były z Szydłowca chodziły do Mościsk, bodajże 4-6, a do klasy 7 i 8 przyjeżdżały do Trześni. I szanowni Państwo, te szkoły już dawno zostały zlikwidowane, w latach 70., 80. I ja mogę sobie pozwolić na ten obiektywne spojrzenie na tą sprawę, że dzieci z Szydłowca i z Woli Chorzelowskiej od wielu, wielu lat dojeżdżają do Trześni. Z Szydłowca praktycznie od samego początku, praktycznie od lat 80. I nie ma gwałtownych takich głosów krytyki, że tym dzieciom się źle dzieje. Były różne etapy w tych szkołach i poprzednie władze dochodziły do pewnej ściany i zamykały te szkoły. Mało tego, nie było konsultacji. Była decyzja, zamykamy i nie było dyskusji. Szanowni Państwo, ale to jest tylko jedna strona medalu, ekonomia. Jest też również głos serca. Żal się serce ściska, jeżeli się słucha Państwa rodziców. Że no wiadomo, każdy rodzic chciałby, żeby to dziecko najlepiej, żeby się w domu uczyło, żeby nauczyciel przyjeżdżał do domu. No ale niestety nie da się tak. No. Nie da się, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, koszty nauczania w tych małych szkołach są naprawdę duże. Jeżeli by Państwo przeliczyli, to jest 12-14 tysięcy złotych w ciągu roku. To jest miesiąc, koszt nauki dziecka to jest 1000 złotych. To są bardzo duże koszty. I szanowni Państwo, każdy z nas będzie podejmował tą trudną decyzję i brał na siebie tą odpowiedzialność. No ja, szanowni Państwo, jak już wspomniałem, długo nad tym myślałem i do ostatniej chwili nie byłem przekonany, ale już podjąłem decyzję i każdy z nas podejmie taką decyzję i myślę, że każdy ma swoje powody tej decyzji. Ja wiem, że może niewiele się o tym mówiło,
ale budżet, czy gmina nasza, to nie tylko szkoły. Przez ostatni rok wiele dyskusji było na temat potrzeb inwestycji. I szanowni państwo, biorąc pod uwagę, myśląc o tej decyzji, też należy wziąć pod uwagę to, w jakim kierunku ta nasza gmina pójdzie. Czy po prostu skoncentrujemy się na oświacie i utworzymy oświatę na wysokim poziomie. W każdej z tych 9 szkół przedszkola, zerówki, świetlice, zajęcia dodatkowe. To jest ideał, do którego byśmy chcieli dążyć. Ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, czy nas na to stać. I szanowni państwo, jest jeszcze jeden aspekt. Bo to jest, tak już pan wójt wspomniał, uchwała intencyjna. My powiedzmy wyrazimy zgodę lub bądź nie na pewien proces, który potrwa kilka miesięcy. I w tym czasie trzeba by się w sumie zastanowić, czy my powiedzmy zlikwidujemy tę szkołę, czy zlikwidujemy szkołę, a utworzymy filię 1-6, 1-3, bądź utworzymy stowarzyszenie, bądź jak już wspomniałem, zlikwidujemy. Z ekonomicznego punktu widzenia, zamknięcie też tych dwóch szkół poprawiłoby sytuację finansową w dwóch pozostałych szkół. A naprawdę, szanowni państwo, jak już wspomniałem, to nie jest precedens w naszej gminie, że dzieci dojeżdżają. Naprawdę, z dwóch czy trzech miejscowości dojeżdżają i tym dzieciom naprawdę nie dzieje się krzywda. Czy nauczyciele w tych innych szkołach mają inne kompetencje? Biorąc pod uwagę również to, że koszt powiedzmy nauczycieli, czy zdanie nauczycieli, czy interes nauczycieli będzie z tych szkół zachowany, więc należałoby się zastanowić. Moje zdanie jest takie, szanowni państwo, żeby przyjąć tą uchwałę i przez te 3 miesiące zastanowić się, szanowni państwo, i rozstrzygnąć wszystkie te powiedzmy zapalne punkty czy zależności, żeby jak najlepiej. Ja, szanowni państwo, nie wiem, jak zagłosuję za 3 miesiące w sprawie definitywnej likwidacji. W tej chwili uważam, że potrzebna jest taka burza mózgów i zastanowienie się, jak te szkoły mają dalej funkcjonować. Bo szanowni państwo, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, jeżeli za 2 czy 3 lata następnych 200 dzieci nam ubędzie, co praktycznie demografia tak nam mówi, co wtedy? Ale tak jeszcze raz wspominam, jeżeli pójdziemy w stronę utrzymania tej oświaty, muszą mieć państwo świadomość, że zahamujemy wszelki rozwój innych działów i dziedzin niż oświata. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan sołtys. Uważając się wypowiedzi wszystkie i za, i przeciw, z jednymi się zgadzam, z innymi nie zgadzam. Niemniej jednak, żeby, jakby to określić, powalczyć, bo większość tutaj społeczeństwa, jakie się dzisiaj zebrało, jest za tym, żeby jednak nie zamykać tych szkół. Pan wójt mówi o likwidacji. Nawet dlatego, żeby troszeczkę odciążyć odpowiedzialnością pana wójta czy radę, czy nie dałoby się jeszcze raz zrobić, może na większej gdzieś sali, może na Woli Mieleckiej, może w Chorzelowie, może jeszcze gdzieś indziej, i poprosić parlamentarzystów naszych, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, czy jest jakaś szansa pomocy z strony, czy już nie ma. Ja jeszcze raz apeluję o to, że nie podejmijmy tych pochodzi, bo jak zamkniemy raz, nie będzie nigdy. Dziękuję panu sołtysowi. Pan radny Andrzej Kędzior z Chorzelowa. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni goście.
Ja akurat z wypowiedzią pana przewodniczącego się nie zgadzam, w związku z tym, że przecież jeśli się dowozi dzieci do Trześni, to te dzieci można przywieźć autobusem również do Chorzelowa i będziemy mieć likwidację na tej szkoły w Trześni. Także to panie przewodniczący, raczej to przepraszam się wypowiadać, bo świetny pomysł, panie radny, dziękuję. Proszę bardzo, następne głosy. Wysoka Rado, zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Mielec w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Złotnikach. Paragraf pierwszy. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku szkoły podstawowej w Złotnikach wraz z oddziałem przedszkolnym. Paragraf drugi. Zapewnia się uczniom likwidowanej szkoły określonej w paragrafie pierwszym możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w Szonstowie. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się wójta gminy Mielec do zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej w paragrafie pierwszym i podkarpackiego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do podkarpackiego kuratora oświaty o opinię o likwidacji szkoły. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę resortową Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie Anna Czerkiew, przewodnicząca, pan Kołodziej Jan, członek, pani Patarak Zofia, członek, pani Mika Wanda, członek, na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2012 roku postanowiła 1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Złotnikach zaopiniować negatywnie stosunkiem głosów za projektem likwidacji 0 głosów, przeciw 2 głosy i wstrzymało się 2 głosy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałabym tutaj dodać, wymienić parę elementów jako tutaj pod tą komisję i uzasadnienie. Rozwinąć opinię. Tak, ponieważ więc komisja zapoznała się z uzasadnieniem projektu uchwały i dokonała analizy wszystkich argumentów za i przeciw. I dostrzegła jednak ważne argumenty przeciwko zamiarowi likwidacji tej szkoły. Szkoła podstawowa w Złotnikach to szkoła z bogatą tradycją. Osiąga średnie wyniki dydaktyczne. To szkoła bezpieczna i przyjazna. Posiada certyfikat szkoły bez przemocy. Mała liczebność klas pozwala na indywidualizację nauczania i wspieranie każdego ucznia. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zabiega o stały rozwój poprzez udział w projektach edukacyjnych. Stara społeczność wsi pełni ważną rolę kulturotwórczą. Skutki jej likwidacji dotkną dzieci, rodziców i społeczność tej miejscowości. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej Złotnika. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę wysoką ręce trzymać. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Złotniku. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie.
Szanowni Państwo, więc wójt tutaj odnosił się do obydwu szkół, więc nie będziemy tutaj nic dodawać. Ja tylko poproszę, ale jeszcze może zapytam kogoś, czy Państwo mają jakieś pytania, czy już wyczerpaliśmy. Bo w tym momencie jeszcze możemy... Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Mielec w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Paragraf pierwszy. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz z oddziałem przedszkolnym. Paragraf drugi. Zapewnia się uczniom likwidowanej szkoły określonej w paragrafie pierwszym możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w Książnicach. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się wójta gminy Mielec do zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej w paragrafie pierwszym i podkarpackiego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do podkarpackiego kuratora oświaty o opinię o likwidacji szkoły. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, opinię Związku Zawodowych pani sekretarz już odczytała odnośnie szkoły w Rydzowie. Proszę w takim razie o opinię resortową Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2012 roku postanowiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie zaopiniować negatywnie. Stosunkiem głosów za 0, przeciw 2 i wstrzymało się 2. Krótkie uzasadnienie. Komisja zapoznała się z uzasadnieniem projektu uchwały, dokonała analizy argumentów i dostrzegła, że większość z nich przemawiała za tym, aby nie likwidować tej szkoły. Szkoła podstawowa w Rydzowie to dobra szkoła, spełnia oczekiwania rodziców, jest bezpieczna i przyjazna. Posiada certyfikat szkoły bez przemocy. Została rozbudowana i unowocześniona. Posiada dobrą bazę oraz salę gimnastyczną. Ma możliwość dalszego rozwoju poprzez realizację 2-letniego projektu. Pozyskuje dzieci spoza obwodu. Ważnym argumentem podnoszonym przez rodziców jest narażenie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, na trudy dojazdu do zaproponowanej nam szkoły w Książnicach, oddalonej od Rydzowa o 9 km. Organizacja edukacji z dala od miejsca zamieszkania dzieci utrudni kontakt nauczycieli z rodzicami, może mieć niekorzystny wpływ na ich rozwój emocjonalny. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Sześć. Kto się wstrzymał? Jeden głos. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie.